zaczynał swoją karierę jako pracownik na Wydziale Naukowo-Dydaktycznym, na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, stąd mamy osoby z tego wydziału. Był i na tym wydziale zrobił doktorat. Był wicewojewodą łódzkim. Był członkiem Rady Polityki Pieniężnej. Był prezesem Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego. Był prezesem w kilku spółkach. Był przewodniczącym Rady Nadzorczej Radia Łódź, członkiem Rady Nadzorczej Central Wings spółka z o.o., członkiem Rady Nadzorczej Magellan S.A. Dziś jest członkiem i wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Skarpiec Holding S.A. Był także członkiem Rady Gospodarczej przy premierze Donaldzie Tusku. I chcę też powiedzieć, że dwukrotnie, raz chyba że więcej, to proszę o sprostowanie, w 2000 roku, ale także wcześniej, zaproponowano naszemu gościowi objęcie stanowiska premiera. Jeśli chodzi o... Otóż, ale się widać, że ludzie tak długo nie żyją właściwie. Ja pamiętam, jak miałem taki występ na temat sytuacji gospodarczej w Polsce i to były lata 90, nie pamiętam, który dokładnie rok. Janusz Tomaszewski, szef zarządu regionu, to organizował. Po drugiej stronie zarządu regionu. Ja wtedy miałem uproszczoną sytuację, bo byłem niedawno po operacji kręgosłupa w korsecie i mówię, to jest prosta sprawa, stan polskiej gospodarki jest taki jak stan mojego zdrowia. A dzisiaj muszę Państwu udowadniać, że taki jest, bo nie widać tego po korseciach i nie po zewnętrznych objawach tej sytuacji. I najpierw jedna taka podstawowa rzecz. Nie powiedzieć na końcu, to powiem na początku. Chyba kandydatka na prezydenta Gdańska, pani Ola Dulkiewicz, powiedziała wczoraj, że przed urną prezydenta Adamowicza stało małżeństwo starsze dość długo, tam było bardzo zimno w tej bazylice i ona podeszła do nich, bo tak stoją, może coś się stało, nie wiem dlaczego nie siadają, może jakieś krzesła. I się pyta państwa, czy tu, bo normalnie ludzie stawali, po jakimś czasie odchodzili. Ona mówi, nie, oni muszą tutaj postać i nie chcą siedzieć, dlatego że oni muszą przeprosić pana prezydenta Adamowicza, dlatego że wierzyli w to, co media mówiły na jego temat. No i teraz dopiero się dowiadują, że to była nieprawda. To, co się teraz dzieje najgorszego w obecnym stanie i w przyszłym, i niestety wydaje mi się, że to już jest sytuacja nie odwrócenia, jest wpływ na polskie umysły w zakresie procesów gospodarczych. To widać po chociażby pomysłach ekonomicznych Platformy Obywatelskiej, bo mamy spiralę następującą. Na wszystko nas stać, na wydatki rozwojowe i na wydatki, których do tej pory nie było stać, socjalne, w cudzysłowie, jak to PiS mówi, wystarczy nie kraść, albo głównie chodziło o mafię VAT-owską. Nie słyszałem, żeby ktokolwiek stanął do tej pory przed sądem z tej mafii. To jest taki uciekający zajączek wiedzy tej mafii. No ale teraz trudno powiedzieć ludziom, że na coś nas nie stać. Nie wiem, czy jakakolwiek partia zgłasza pomysł przywrócenia wyższego wieku emerytalnego, albo likwidacji, czy ograniczenia, czy przebudowy istotnego 500+. No ale to jest, ja się nie dziwię. Dlatego, że żeby zmieniać rzeczywistość, trzeba mieć władzę. A żeby mieć władzę, to trzeba zdobyć poparcie ludzi. A wyjście z racjonalnymi pomysłami ekonomicznymi natychmiast przekreśla możliwość osiągnięcia władzy, czyli wprowadzenia tej racjonalności ekonomicznej. Tak było w wielu krajach. Grecja i Węgry są tego typu przykładem. I wydaje mi się, że to jest już w Polsce, przynajmniej najbliższe pokolenie, sytuacja nie do odwrócenia. Ale żeby było łatwiej, jak się mówi o stanie i perspektywach polskiej gospodarki, to trzeba powiedzieć, co to jest stan i perspektywy, ale przede wszystkim, co to jest stan. Bo jak się idzie do lekarza, to odróżniamy coś, co się nazywa stan zdrowia i samopoczucie. Przychodzi człowiek zdrowy, jak się pan czuje? Dobrze. Przyjdzie pan za tydzień, no niestety długo pan nie pożyje, bo pan taki poziom
bohaterów, że on się dobrze czuje. W związku z tym nie możemy powiedzieć o samopoczuciu polskiej gospodarki. To się mówi stan i perspektywy, czyli stan obecny i stan przyszły. A w zdrowiu odróżniamy samopoczucie od faktycznego stanu zdrowia. Mogą być zupełnie inne. I druga rzecz, to samopoczucie dotyczy jednej osoby, stan zdrowia jednej osoby, a samopoczucie dotyczące gospodarki dotyczy indywidualnego odczucia o tym stanie gospodarki milionów. No zupełnie będzie inne samopoczucie policjanta, który wychorował na L4 1000 zł podwyżki i zupełnie inny będzie samopoczucie do stanu gospodarki nauczyciela, który na razie jeszcze niczego nie wychorował i dopiero ma wystrajkować i nie wiadomo, co mu się uda. Tak? Zupełnie ja kiedyś występowałem w tym Talk FM z wiceministrem pracy, on mówi, że mamy świetną sytuację na rynku pracy. Ja się na niego patrzę, mówię, to my chyba w innym kraju żyjemy. Niech pan pójdzie do jakiegoś pracodawcy, szczególnie z firm budowlanych, i się rozpyta, jaki jest tam na rynku pracy. No oczywiście jak się weźmie i się patrzy na rynek tylko po jednej stronie, po stronie popytu, po stronie podaży pracy i tylko po jednym wskaźniku bezrobocia, no to się wydaje, że jest świetne, ale minister, no i ja się nie dziwię pracownikom, tak, czy większości odbiorców, bo z tych milionów większość pracowników to pracuje, a nie zatrudnia. Ale minister, wiceminister pracy, no to powinien patrzyć się po sytuacji na swoim rynku pracy, więc jak będziemy mówili, to i teraz tak, przychodzi się do ekonomisty i się pyta, jaki jest stan gospodarki. I on może być kompletnie inny niż odczucie większości ludzi. Możemy powiedzieć, że przy dobrym samopoczuciu perspektywy zdrowia są złe, bo stan zdrowia pogarsza się albo już jest zły, a o tym chory nie wie. A o stanie gospodarki nie możemy powiedzieć, że jeżeli jest teraz dobry, to nie możemy powiedzieć, że będzie zły. No, możemy powiedzieć, że w przyszłości może się zmienić na lepsze i na gorsze, ale nie możemy z dobrego stanu wnioskować, że w przyszłości będzie źle. Dlatego będę mówił o czymś takim jak samopoczucie ludzi, ale ja będę patrzył się bardziej na wszystkie wyniki badań, czyli na to, jaki jest ten stan rzeczywistości. Tak naprawdę zawsze ekonomiści oceniają gospodarkę po najważniejszych trzech takich grupach czynników. Wzrost gospodarczy, wszystko co się na niego składa, równowaga makroekonomiczna, która przesądza o tym, czy ten wzrost gospodarczy będzie wysoki, czy nie. No i jak ten wzrost gospodarczy się właśnie przekłada na stan, na rynek pracy przede wszystkim, bo to wpływa na samopoczucie ludzi. No i czynniki strukturalne i konkurencyjność gospodarki. Oczywiście są typowe gospodarki, są takie gospodarki, które są oparte na zasobach, gdzie możemy powiedzieć, że stan ich jest super, a możemy powiedzieć, że będzie na pewno zły, jeżeli się te zasoby będą wyczerpywały w międzyczasie, albo do tej pory nic się nie zrobiło innego i cała gospodarka jest na tych zasobach opartych, na przykład kraje naftowe, czy tam Brazylia, takie typowe kraje, które, czy Rosja, które, o Rosji się mówi, że to jest jedna wielka stacja benzynowa, które właśnie oparte są na eksploatacji surowców i główna część PKB z tego tworzy. A wszystkie pozostałe gospodarki nie można powiedzieć, że w przyszłości będzie źle, jeżeli teraz jest dobrze. Ponieważ wszyscy mówią, że w przyszłości będzie o wiele gorzej, to znaczy, że nie jest dobrze z polską gospodarką, wbrew temu, że większość ludzi ma dobre obecnie samopoczucie. To najpierw o wzroście gospodarczym. No wiemy, że ono jest wysokie, około 5% PKB. Co się na to składa? Mamy dwa podstawowe czynniki, które wpływają na wzrost gospodarczy. To są czynniki podażowe i czynniki popytowe. W krótkim okresie czasu. I teraz tak. Większość ludzi nie ma do czynienia z makroekonomią, bo to jest najbardziej abstrakcyjna część ekonomii. Każdy wie, co to jest dochód, co to są koszty, co to jest zysk. Ale jak powiem, żeby mi wytłumaczył, co to jest podaż pieniądza, to już będzie trudniej. Ale jak wytłumaczył mi, co to jest popyt na pieniądz, to znaczy nie ten nieograniczony, ile mam w kieszeni, tylko makroekonomiczny, to już wszyscy wymiękają, nie ekonomiści, tak nie mają pojęcia, co to są za kategorie. Dlatego bardzo często mówią, że żeby pobudzić gospodarkę, to musi być większy popyt. Jak damy 500 plus, 25 miliardów ludzie dostaną, to się będzie gospodarka rozwijała. Ale na poziomie przedsiębiorstwa, jakiegoś nawet najmniejszego. Proszę sobie wyobrazić, że ktoś może więcej produkować, ale nie, bo ma niedostateczny popyt na swoje produkty. No, to ja dokładam pieniądze tym, co kupują towary. Popyt większy, podaż większa, on się rozwija. No można sobie wyobrazić, że tak jak to było do 1997 roku, czyli do nowej konstytucji, że Narodowy Bank Budżet był finansowany głównie kredytem Narodowego Banku Polskiego i Sejm mówił, no to w tym roku będzie 20 miliardów złotych kredytu, finansowanie,
kredyt z Narodowego Banku Polskiego. Narodowy Bank Polski nawet nie emitował po to obligacji, dawał pieniądze, wpisywał. Budżet będzie tam winny, tam w przyszłości 20 miliardów, 30 i tak dalej. No i wtedy popyt rośnie, powiedzmy, stymulowany w cudzysłowie drukiem pieniądza, no i gospodarka się rozwija, bo mamy typowe popytowe czynniki wzrostu. To tak samo jak rośnie popyt na jakiegoś tam producenta. No i on dochodzi do pewnych mocy wytwórczych. Co dalej? I rośnie popyt. Miał produkował 100, rośnie popyt. 101 nie może wyprodukować, bo moce wytwórcze są pełne. Więc żeby wyprodukował 101 produkt, musi rozbudować moce wytwórcze. Z czego? Tylko i wyłącznie albo z własnych oszczędności, a oszczędności się biorą z nieskonsumowanej części dochodu. Czyli ograniczenie popytu i oszczędności powoduje, że w długim okresie gospodarka się rozwija. Nie z wydatków, tylko z oszczędności. Czym więcej oszczędzamy z bieżącego dochodu, tym szybciej w długim okresie rośnie gospodarka. Oczywiście nie musi ten właściciel fabryki, warsztatu czy czegokolwiek oszczędzać, bo może sobie pójść do banku, ale wziąć kredyt, ale tylko z tych środków, które ktoś inny oszczędzi. Czyli tak naprawdę w długim okresie czasu dynamika gospodarcza zależy od poziomu oszczędności w gospodarce, które są na razie pomimo zagranicy, które później są inwestowane i zwiększają nakłady kapitału. Czyli te czynniki popytowe, krótkookresowe to są takie, które pobudzają gospodarkę w krótkim okresie czasu. Co to znaczy ten krótki okres? Słynne powiedzenie Keynesa, że w długim okresie to każdy umrze. Tak naprawdę krótki okres może być różny w zależności od struktury gospodarczej. Jak to jest oparte tylko i wyłącznie na przemyśle lekkim i na szyciu ciuszków, gdzieś tam, nie wiem, w Azji, to ten krótki okres trwa parę miesięcy albo rok. O góra półtora. Bo też czas, kiedy można rozbudować moce wytwórcze. Kupuje się jakąś następną halę albo buduje się jakąś halę, ustawia się maszyny i się szyje. Krótki okres. Ale jeżeli to ma być oparte na przykład na przemyśle wydobywczym czy stoczniowym, no to w jakim momencie, w jakim okresie można zwiększyć moce wydobywcze kopalni, to wiadomo, to jest 10 co najmniej lat albo i więcej. Średnio się przyjmuje, że dla polskiej gospodarki krótki okres to jest około 2,5 do 3 lat. My mamy bardzo zdywersyfikowaną strukturę gospodarki, od kopalni, stoczni, aż po szycie ubrań, w związku z powyższym tak średnio jest 2,5 roku. Czyli jeżeli mamy stymulowanie popytowe gospodarki, a ono teraz się bardzo szybko dokonuje i popyt szybko rośnie, no to wtedy mamy wysoki wzrost gospodarczy. Dochodzimy do pełnych mocy wytwórczych, jeżeli w tym czasie one nie były rozbudowywane, no to następnie przy wzroście popytu co mamy? Wzrost cen, nic innego, tak? Nie, tak jest. Bardzo łatwo widać, że polska gospodarka oparta jest teraz na czynnikach popytowych i teraz przejdę do zagranicy i wewnętrznych, i zagranicznych. Popyt zagraniczny jest duży, stąd też eksport duży, bo jak mówimy o eksporcie, o tym jak się chwalimy polską konkurencyjnością polskiej gospodarki, to trzeba pamiętać, że podstawowym czynnikiem tego eksportu to jest przerób oparty na inwestycjach zagranicznych, bezpośrednich. Głównie to jest przemysł motoryzacyjny, meblarski, prawie wszystko zagraniczne, motoryzacyjne, ja mówię o własności kapitału, motoryzacyjne, części samochody, części 95% produkowanych w Polsce samochodów jest eksportowanych, a 5% tylko zostaje w kraju. I meble, maszyny, urządzenia elektryczne, więc to jest głównie oparte na tym, więc jeżeli tam jest popyt za granicą większy, no to jest popyt większy na polski eksport. Czyli mamy zewnętrzne czynniki popytowe, teraz jest świetna koniunktura na świecie, świetna koniunktura na świecie, w związku z tym popyt na produkcję w Polsce rośnie, no i mamy stymulowanie popytu wewnętrznego. Ono jest dokonywane i przez politykę budżetową państwa, i przez Narodowy Bank Polski. Głównym mamy dwa podstawowe składniki popytu, to jest konsumpcja i inwestycje, bo jeżeli coś budujemy, to zanim to oddamy moce wytwórcze do użytku, to mamy popyt. Budujemy dworzec fabryczny, to mamy popyt, bo tworzymy dochody dla tych, którzy tam pracują, bo tworzymy dochody dla tych, którzy dostarczają materiały, półfabrykacje, jakieś tam inne rzeczy, w związku z tym mamy, a podaży kapitału nie ma, dlatego że dworzec nie funkcjonuje. Zresztą jak oddamy ten dworzec, to są inwestycje, które głównie stymulują gospodarkę w krótkim okresie czasu, popytowo, autostrady i tak dalej, infrastruktury, a w długim okresie czasu autostrada nie tworzy żadnej produkcji. Co nie znaczy, że się nie przyczyni od strony podażowej do tempa wzrostu, dlatego że chociaż ona się nie przełoży w kapitał produkcyjny, to
to ona zwiększy wydajność kapitału produkcyjnego, no bo infrastruktura umożliwia na przykład wprowadzenie techniki produkcji just in time w porównaniu do innych takich, gdzie trzeba było magazynować surowce i materiały po to, żeby coś produkować. Czyli krótko mówiąc, popyt to jest inwestycje i konsumpcja. Jak się patrzymy na polski popyt, to inwestycje właściwie przedsiębiorstw nie rosną od 3 lat. To, co się dzieje, to jest powolny, w tym roku przyspieszył popyt inwestycyjny, ale głównie ze strony inwestycji publicznych, a z tych inwestycji publicznych mamy samorządowe i centralne, to głównie samorządowe. No wiadomo, że tu jest cykl prosty. Tak, ja od razu mogę powiedzieć, kiedy największy będzie wydatki inwestycyjne w samorządach. W 2022 roku, no bo wszystkie samorządy pokazują, co to potrafią w roku wyborczym. W związku z tym tak kumulują wydatki, żeby wtedy były one jak najbardziej widoczne przynajmniej. Ale to też w złotówkach wtedy to się kumuluje. Czyli tak naprawdę polska gospodarka opiera się teraz głównie o czynniki popytowe. W tych czynnikach popytowych dominuje konsumpcja. I ona jest stymulowana spadkiem bezrobocia, czyli wzrostem zatrudnienia. Zaraz powiem później o tym wzroście zatrudnienia, wzrostem płac i bardzo szybko rosnącymi transferami socjalnymi z budżetu. 500+ i te podobne. 500+ się zawsze wymienia, bo to jest po wydatkach na obronę narodową drugi co do wielkości wydatek 25 miliardów na obronę narodową jest trochę większy, niewiele. No oczywiście mamy wydatki publiczne na ochronę zdrowia, ale tam płacimy jakby osobno, nie przechodzi to przez budżet, a jeżeli tak, to tylko via finansowy, jakby redystrybucja podatku dochodowego od osób fizycznych. I teraz tak, no 500+, czy może stymulować gospodarkę w długim okresie czasu? Nie, ona może w krótkim okresie, bo jeżeli w pierwszym roku wydaliśmy 16 miliardów, to tyle zwiększamy popyt, w następnym roku to wzrosło do 25 miliardów, w następnym roku nie rośnie wcale, bo to zostało na 25, czyli dynamika jest zerowa. Dlatego ten efekt popytowy się będzie wygaszał. Mamy stymulowanie popytowe polskiej gospodarki od strony polityki pieniężnej i to bardzo duże. Kraje o niskim poziomie kapitału przeważnie zawsze powinny mieć długookresowe stopy procentowe na poziomie wyższym niż kraje o małym, dlatego że kapitał jest rzadszy, czyli jest bardziej wynagradzany niż tam, gdzie jest wyższy. W Stanach Zjednoczonych tempo wzrostu gospodarczego jest około 2,5%, w tamtym roku było, w Polsce 5%. Stopa procentowa Banku Centralnego Stanów Zjednoczonych 2,25%, tam jest przede mnie będzie 2%, a w Polsce 1,5%. Co ciekawe, to stymulowanie od strony polityki pieniężnej nie przekonuje inwestorów, bo sektor prywatny i przedsiębiorstw, czyli ten, w których inwestycje się przekształcają w kapitał produkcyjny, właściwie nie inwestuje. To znaczy dynamika, zawsze inwestuje, bo jak się maszyna zużywa, trzeba kupić nową, więc ten poziom inwestycji jest. Natomiast dynamika przyrostu jest niewiele powyżej zera. Była zresztą ujemna w 2016 roku. I to, co widzimy, to mamy inwestycje głównie, znaczy te kredyty, które te niskie stopy procentowe stymulują, to są głównie kredyty, tak nazwijmy to, inwestycyjne gospodarstw domowych, to idzie na mieszkania. I to widać ewidentnie, że na mieszkania, które nie, w coraz większym stopniu nie idą na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, tylko są robione dla celów inwestycyjnych, to w Warszawie widać tak zwane combo hotele. Gigantyczne budynki, 200 metrów, 20 pięter, 600 pokoi, ludzie kupują po to, żeby wynajmować na Airbnb, prawda? Bo myślą, że na tym zarobią. Zresztą zaraz o tym powiem, ceny tych mieszkań są dwa razy większe niż one zasługują, ale nikt nie zwraca uwagi, bo ja mu deweloper wmawia, że wie pan, zainwestuje pan milion, ale będzie pan zarabiał nie 2% jak na lokacie, tylko 12%, to on w ogóle nie zwraca uwagi na cenę tego mieszkania, bo dla niego to jest cel inwestycyjny. A one są prawie, no powiedzmy sobie średnio po 1/3 zdecydowanie za drogie w porównaniu do tego, ile powinny być warte. Więc to jest jedna rzecz, no i druga to są kredyty konsumpcyjne. Ostatnio zresztą nawet widać po tym, że emeryci są niesamowicie zadłużeni i stopień niewypłacalności emerytów też rośnie zadłużenia, czyli zgłaszani do biura informacji kredytowych niewypłacanych. Czyli to, co teraz mamy, to mamy głównie stymulowanie gospodarki po stronie popytowej. To jest inwestycje, ale ten efekt popytowy samorządów to jest bardzo ważne, dlatego że te inwestycje dadzą mały przyrost mocy produkcyjnej w przyszłości. Te publiczne, głównie samorządowe. One się przyczynią do wzrostu gospodarczego,
tak jak mówię, no i przyczyni się do wzrostu gospodarczego dworzec fabryczny, ale nie będzie niczego produkował. On zwiększy wydajność mocy wytwórczych, tak? Ludzi zwiększy wydajność pracowników, będzie większy, łatwiejszy dojazd i krótszy. Od strony podażowej z kolei gospodarka rośnie na skutek nakładu kapitału. W długim okresie gospodarka rośnie tylko od strony podażowej, czyli przyrost kapitału i przyrost siły roboczej. No i tutaj mamy tak naprawdę dramat, ale później opowiem o tym później. Jak wygląda sytuacja w zakresie koniunktury popytowej? Ona wyglądała bardzo dobrze i w ostatnim mniej więcej roku mamy rozjazd, to znaczy wskaźniki. W 2018 roku mieliśmy bardzo duży rozjazd w Polsce i na świecie, a szczególnie w Polsce. Wskaźniki wyprzedzające koniunktury pokazywały możliwość bardzo silnego spowolnienia wzrostu gospodarczego, a on w ogóle nie następował, wprost przeciwnie, zaskakiwał wysokimi poziomami. No ale teraz już się te wskaźniki przenoszą na rzeczywistą produkcję i to wygląda nie najlepiej. Począwszy od najszybciej rozwijającej się gospodarki w świecie zachodnim, czyli Stanów Zjednoczonych. To są dane z ostatnich dni, tygodni. Nie będę mówił dane, bo to nie więcej mówi, ale wskaźnik tam University of Michigan Confidence Index, gwałtowny spadek w ciągu ostatnich 2 miesięcy. I w zakresie oczekiwanej aktywności gospodarczej bieżącej. Rynek mieszkaniowy, Wealth Forecast Mortgage Application, to znaczy ilość aplikacji, czyli podań o kredyty hipoteczne, spadek gwałtowny do poziomu sprzed kryzysu 2008 roku. Urząd Rezerwy Federalnej w Filadelfii robi taki indeks sektora pozaprzemysłowego. Spadek w grudniu z dodatnich do ujemnych i to wszystko są spadki powyżej, o wiele szybsze i bardziej gwałtowne od oczekiwań. Unia Europejska, konferencja prezydenta, szefa Europejskiego Banku Centralnego sprzed 3 dni. Spowolnienie będzie znacznie silniejsze i długotrwałe niż do tej pory EBC estymował. Wystąpienie wczoraj, pani prezes Lagarde, szefowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Musimy przeszacować perspektywy wzrostu gospodarczego na ten rok dla gospodarki światowej, bo będzie się wolniej rozwijała niż nam się jeszcze wydawało kwartał temu. Co znaczy, że popyt na polskie produkty z zewnątrz będzie malał. On zresztą już malał, bo bardzo szybko spowalnia gospodarka niemiecka. W pierwszej kolejności się patrzymy nie na wskaźniki produkcji, tylko na wskaźniki na rynku finansowym, bo one pokazują, jak eksperci finansowi, którzy rzeczywiście wydają pieniądze, inwestują, oceniają perspektywy gospodarki niemieckiej. No mamy sytuację, która może się skończyć naprawdę dość dramatycznie. Stopy procentowe od bundów obligacji skarbowej zbliżają się do zera. Powiedzmy sobie 70% do 30 ekspertów uważa, że w drugiej połowie roku najpóźniej będą ujemne. Tak samo i w Japonii. To znaczy strach przed ryzykiem jest taki, zaraz powiem co wywołuje to ryzyko, jest taki, że ludzie zaczynają, gotowi inwestorzy być, płacić za to, że będą prawie cały kapitał mieli z bólu, którzy nie liczą już nawet na zwrot kapitału, byleby jak najmniej stracić. Chiny. Najniższe prognozowane tempo wzrostu od 30 lat na ten rok. Import. I to wskaźniki ujemne dla importu w grudniu minus 7,6%. Bank centralny podjął decyzję o zmniejszeniu stopy rezerwy obowiązkowej o 100 punktów po 50. Oni mają dość, mają instrumenty przeciwdziałania temu, ale pomimo tego i już teraz reagując na spowolnienie, już teraz, mimo tej reakcji, przewidują o wiele wolniejsze tempo wzrostu gospodarczego. 20 dni stycznia, spadek eksportu półprzewodników z Korei, największy producent półprzewodników w Azji, o 20% ponad do Chin, które później nam montuje się iPhone'y w tych Chinach i inne tego typu rzeczy. To jest a propos popytu zewnętrznego. Popyt krajowy. Koniunktura w przemyśle najsłabsza od 2 lat i szybko spada, a zaraz powiem, co ten spadek bieżący hamowało. Otóż, ponieważ się od 3 lat właśnie przedsiębiorstwa nie inwestują, a miały rosnące zamówienia ze względów popytowych na swoje produkty, więc miały opóźnienia w produkcji. W
związku z powyższym, jak te zamówienia zaczęły spadać, to one dalej produkowały, bo nadrabiały te opóźnienia. Najprawdopodobniej i dlatego każdy był zdziwiony, jak ta gospodarka powinna spowalniać, a ona nie spowalnia, no bo przedsiębiorstwa jeszcze produkowały, nadrabiały te zamówienia z poprzedniego roku. Najprawdopodobniej dochodzimy do wyczerpywania tej produkcji nadrabiającej opóźnienia i zaraz będziemy mieli, już mamy spadki koniunktury i dynamikę produkcji sprzedanej przemysłu. Tempo spadków zamówień eksportowych największe od 4 lat. Tempo ogólnej poprawy warunków gospodarczych od 2 lat najgorsze. Konsumpcja i sprzedaż detaliczna. Bardzo szybkie spadki w listopadzie, zobaczymy co będzie w listopadzie i w grudniu. W grudniu mimo świątecznego okresu tempo roczne konsumpcji 4,7 to są ceny nominalne, czyli to są dynamika nominalna, czyli od tego trzeba 2% odjąć, około 2%, żeby mieć dynamikę realną, około 2,8% i to szeroki zakres spowolnienia. Na przykład to co dziwne, sprzedaż detaliczna produktów spożywczych, których nie można, bo samochody to tam, nie będę tłumaczył, różnie bywa, bo nowe przepisy o ochronie środowiska weszły. Nie wszystkie samochody je spełniały, to dystrybutorzy kupili sobie na własną rachunek po to, żeby jeszcze liczyła się data rejestracji, więc bardzo szybko w lecie rosła, bo to 1 września rosła jakby sprzedaż samochodów, ale na przykład nie wiem, Ford i tak dalej, salony kupowały na swoją ten po to, żeby później sprzedawać, a data rejestracji była wcześniejsza. Ale produkty spożywcze, dynamika niespodziewanie niska w grudniu, w okresie przedświątecznym. Więc widzimy, że się te czynniki popytowe wyczerpują na świecie i u naszych partnerów, i w gospodarce niemieckiej, i w Polsce. I te czynniki popytowe będą wygaszały, a podażowe, jak nie było inwestycji przedsiębiorstw, no to nie będą funkcjonowały. No możemy powiedzieć, że jest dobra sytuacja na rynku pracy, ale mówię to tylko ta dobra sytuacja na rynku pracy. Teraz powiem o niej, to one jest głównie, oceniamy ją po łatwości znalezienia pracy i po wynagrodzeniach. W sumie to nawet zatrudnienie w ostatnich latach rosło, ale jak się patrzymy głębiej, to w 2017 roku zatrudnienie w sektorze prywatnym przedsiębiorstw spadło o 40 tysięcy. Czyli tak naprawdę to, co się rozwija, to sektor publiczny. Urzędy, szkoły i tak dalej. Tam rośnie, a i państwowe przedsiębiorstwa, których jest zresztą coraz więcej. Podsumowując, wyczerpują się czynniki popytowe, i to krajowe, i zagraniczne. I najprawdopodobniej teraz będziemy mieli dostosowywanie się do tych wskaźników gorszych, wyprzedzających koniunktury, które się pogarszały w tamtym roku, z tymi wskaźnikami realnymi. Czyli teraz być może, że będziemy obserwowali szybszy spadek, szczególnie to dotyczy krajów Europy Zachodniej, bo my mamy jeszcze cały czas tą stymulację pieniężną i fiskalną. Czynniki podażowe. Inwestycje, ja pamiętam expose pani premier Szydło, która powiedziała, że to w pierwszych 3 minutach, później tam opowiadało 500+, ale w pierwszych 3 minutach mówiła, to był październik 2015 roku, że najważniejsze są inwestycje. Stopa inwestycji była około 19-20%. Premier Morawiecki zresztą mówił, a w Chinach jest 30, a powinniśmy dążyć do około 25%. To jest relacja wydatków inwestycyjnych do PKB. Teraz mamy najniższą stopę od 20 lat, między 17-18%. Czyli w międzyczasie to stymulowanie inwestycji spowodowało, że one zamiast rosnąć w relacji do PKB, to spadały. Jakie są tego powody? No tych powodów jest dużo. Ale oczywiście podstawowy to jest brak stabilności, przewidywalności polityki gospodarczej wszelkiego typu. Podatek od wielkoprzemysłowych, od wielkoobszarowych. Powierzchniowych miał być, później go nie było, ale teraz później jak go nie było, to rząd powiedział, no to teraz będziemy robili nie od tych powierzchni, tylko od wynajmowania powierzchni, żeby jakoś obejść ograniczenia unijne, na razie nie ma, no ale tak czy inaczej, jeżeli ktoś słyszy, że ma być, ale nie będzie, ale może będzie, ale nie będzie, no to nie będzie inwestował, tak? Jak się spytam Państwa, jaka będzie cena prądu, przecież nawet nie wiem, jaka będzie w listopadzie, w lipcu, w czerwcu, już nie mówiąc, jak będzie za rok, bo nawet nie wiadomo, jak będzie działała ta ustawa, bo ta ustawa jest...
Znaczy ta ustawa jest, ona jest w ogóle, jakby ją ktoś pisał, to w ogóle nie funkcjonuje rynek energii elektrycznej, bo ona ma taką mentalność, taką socjalistyczną, że jest elektrownia, która sprzedaje prąd, to jak ona ma jakąś tam cenę według taryfikatora, który jest kontrolowany przez Urząd Regulacji Energetyki, to mają wrócić do cen jakichś. No ale my mamy kontrakty na przykład. Wiele kontraktów, w ogóle jest 1000 sposobów wpływ ceny ostatecznej. 1000 sposobów. Że cena energii w czerwcu to będzie cena z rynku energii, który jest wolny, plus jakaś marża. No czyli jaka będzie? Przecież nawet ten producent nie wie, bo będzie cena wzięta z rynku, tak? No to jak można? Tak, dlatego też nawet dopłaty, które mają być z budżetu, szacuje się, że będą od 6 do 16 miliardów, bo nikt nie wie, jakie one będą. Bo nie wiadomo, jakie będą ceny w tych kontraktach, jak je regulować i tak dalej. A ja mówię nie a propos energii, bo zaraz do tego dojdzie, tylko chodzi o to, że jeżeli ktoś ma teraz wybrać metodę wytwarzania, bardziej energochłonną czy mniej energochłonną, bardziej, to on nie wie, co ma zrobić. W związku z tym odkłada inwestycje w czasie. Podatek. 30-krotność, uchylamy limitowanie ZUS-u do 30-krotności. Ustawa wprowadzona 1,5 roku temu, później odesłana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego, później Trybunał Konstytucyjny pół roku, tam więcej, chyba rok chyba zmierzał do tego, żeby rozstrzygnąć, no i rozstrzygnął, że nie będzie, ale rozstrzygnął w listopadzie tego roku, 1,5 miesiąca przed czasem, kiedy ona miała wejść. No ale w międzyczasie to są potężne koszty dla niezatrudnionych, bo też dopłaca przecież do tego ZUS-u pracodawca. No więc będzie czy nie będzie, koszty wzrosną czy nie wzrosną. Ja sam w Radzie Nadzorczej, myśmy właśnie nie wiedzieli, jaki mamy budżet przyjąć, no bo jakie koszty wpisać. W związku z powyższym w takiej sytuacji nie podejmuje się decyzji inwestycyjnych, tylko się ją odkłada w czasie. No nie mówiąc już o braku narażania podstawowych zasad praworządności, tak? No bo jeżeli ktoś widzi, co się dzieje z systemem sądownictwa w Polsce, to jeżeli ma tutaj inwestować, no to sobie powie ok, to ja wpisuję nie rozstrzyganie sporów przed polskim sądem, tylko przed arbitrażem sztokholmie, albo według jakiegoś tam prawa jakiegoś. No ale jak ma być, polska stocznia ma podpisać budowę statku według prawa, nie wiem, brytyjskiego, a oni pojęcia nie mają o tym prawie, no to się zastanawia, czy w ogóle ma podjąć ten kontrakt, tak? Albo koszty tego kontraktu będą nasze. No to wszystko powoduje, że pomimo rewelacyjnej koniunktury na świecie i w Polsce gospodarki stymulowanej przez popyt, która powinna uruchomić ten wydatki inwestycyjne, które by się przekształciły w przyszłości w kapitał, bo tylko trzy czynniki podażowe, które wpływają na wzrost. Kapitał, nakłady pracy i wydajność tych dwóch czynników wytwórczych. No bo jest różnica, czy zatrudnimy człowieka umatego, czy nie. 5% ludzi, to jest statystycznie, to w Stanach na Zachodzie, 5% ludzi nie jest zdolna do wykonywania pracy bez bezpośredniego nadzoru. 5%. Czyli mówimy kop tu dołu i co metr. Nie możemy mówić kop tu i co metr. Wykopałeś, przejdź metr, kop. Wykopałeś, przejdź metr, kop. To jest bezpośredni nadzór. Więc jeżeli mamy taką siłę roboczą, to jest coś innego, jak mamy wykształconą. W związku z tym wydajność tych czynników wytwórczych. No i oczywiście każdy jest zdziwiony, jak to? Polacy są bardzo pracowici, to dlaczego nie zarabiają tyle, co w Niemczech? No bo ten sam pracowity Polak w Niemczech wyrabia trzy razy więcej wartości dodanej niż w Polsce. Nie dlatego, że tam jest pracowity, a tu jest leniwy. Tylko w innych warunkach organizacyjnych i technologicznych pracuje, prawda? Więc ta wydajność kapitału i pracy ma ogromne znaczenie i nakłady. Czyli tak naprawdę ten kapitał nie przyrastał w tym okresie, bo te inwestycje to głównie były nieprodukcyjne, które zwiększą niewątpliwie wydajność, ale nie będą się przyczyniały bezpośrednio do wzrostu mocy wytwórczych. Finanse publiczne, jak w tym wyglądają, jak finanse publiczne wyglądają. Może najpierw przejdę jeszcze do zatrudnienia. Dobrze, drugi czynnik, zatrudnienie. No to tutaj mamy całą szeroką gamę problemu. Wiemy o demografii, to znaczy wiemy, że ludność Polski będzie malała. Niby 500+ miało temu przeciwdziałać. Tak naprawdę, jakbym się spytał, po co było wprowadzone 500+, to już Państwo nie powiedzą. Najpierw dlatego, że czynniki demograficzne, więc trzeba przeciwdziałać.
ale pani minister i pani premier i pani minister zaraz szybko przeszli, że zwalcza pienię, więc już nie wiadomo, czy to jest po to, żeby zwalczało pienię, czy żeby zwiększało wzrost naturalny, jak go zwał, tak go zwał. Rzeczywiście po uruchomieniu tego w kwietniu 2017 roku mieliśmy wzrost ilości urodzin. Zresztą demografowie to wielokrotnie mówili, że my mamy takie w Polsce zjawisko odkładania decyzji o dzieciach przez kobiety do znacznie wyższego wieku. Pewnie dobra sytuacja gospodarcza ogólnie, plus te 500 plus niewątpliwie więcej kobiet podjęło decyzję o dziecku albo o drugim dziecku, ten wzrost przez jakiś krótki okres czasu wzrósł. Oczywiście to trzeba było obserwować przez... Dlatego się mówi, że to jest bardzo ryzykowny projekt, bo jego efektywność możemy sprawdzić, nie wiem, po 10, po 20 latach. No ale wtedy to już będą setki miliardów wydane. Jak się okaże po 20, że to było bez sensu, no to setki miliardów pójdą no po to, żeby na przykład na drugie dziecko prezes banku dostawał, który zarabia wystarczająco dużo, bo tam nie ma przecież limitów, nie ma limitów dochodowych. Ale teraz tak, 2018 rok. Pierwsze do października urodziło się o 10 tysięcy, urodziło się o 10 tysięcy mniej dzieci niż w 2017 roku. Zgonów było o 3 tysiące więcej i mamy krocząco, 12 miesięcy krocząco, najwyższy spadek ilości ludzi od 2,5 roku. A w międzyczasie działa 500+. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest dowód na to, że 500+ nie działa. Tylko na razie pokazuje się wszystkie, sprawdzają się te przesłanki, przez które ekonomiści przestrzegali przed 500+. Chociaż muszę powiedzieć, że większość, nie będę mówił o moim przedmówcy, profesorze Belce, który występował, zachwycony z powodu tego problemu. Powinny być wprowadzone jakieś, zresztą tak naprawdę, jak się analizuje politykę, bo to się nie powinno nazywać tam, bo to się nazywa w języku ekonomicznym polityka pronatalistyczna, czyli zwiększająca, polityka zmierzająca do wzrostu ilości dzietności kobiet. Bo tak naprawdę nawet we Francji, jak się analizują, to nie ma dowodów na to, że te ogromne wydatki się tak sprawdzają. Bo we Francji akurat ten wzrost naturalny był większy, ale w tym samym czasie rósł udział ludności napływowej głównie arabskiej, która z mocy zwyczaju ma większą ilość ludzi. Teraz tak naprawdę, zresztą łódzcy demografowie są najlepsi pod tym względem. Ta sytuacja demograficzna w Polsce, jak patrzymy na wskaźnikach, jest lepsza niż się mówi. Średni poziom dzietności w Europie jest 1,7. Czyli przeciętnie kobieta ma 1,7 dziecka. W Polsce 1,38-1,4. Tylko że w tamtym roku, mówię, bo właśnie te dane to już spadło poniżej 4. W całym 2017 roku urodziło się 400 tysięcy dzieci. Tylko że u nas jest to źle liczone. Dlatego, że do ludzi wlicza się wszystkich tych, którzy wyjechali do Wielkiej Brytanii i do Niemiec. Ale dzieci urodzonych w Wielkiej Brytanii i w Niemczech szczególnie się nie liczy. A dzieci w polskich rodzinach za granicę, których się tych rodziców liczy do ludności, się rocznie rodzi ile? 400 tysięcy w Polsce, ile za granicą? 40 tysięcy. Wow. Czyli dzietność Polek w Polsce i za granicą nie jest 1,4, tylko pewnie zbliżona do średniej. W krajach o najwyższym wstępie wzrostu naturalnego, jak we Francji, to jest około 2,1, to jest góra. No zresztą wszystkie badania w Polsce wskazują na tym, że podstawowym czynnikiem, który ogranicza dzietność kobiet, jest nie poziom materialny, tylko brak możliwości kontynuowania normalnej kariery zawodowej, społecznej przez kobiety. Kobiety nie są, jak w XIX wieku chcą być wykształcone, lepiej są wykształcone, chcą być, chcą i są lepiej wykształcone, teraz już rozumiem wszystko. Chcą się kształcić, chcą normalnie podejmować kariery zawodowe i chcą mieć w tym czasie dzieci. W związku z tym nie chodzi o to, żeby dostały 500 zł, tylko żeby miały możliwość odstawienia dziecka do przedszkola. Tutaj nie będę mówił, są techniki przedszkolne i żłobki. W ogóle wydatki państwa na tą stronę nie idą, dlatego że obecnie rządząca większość ma kompletnie w głowie inny model rodziny i inną w głowie rolę kobiety w rodzinie i w społeczeństwie niż to, co kobiety w rzeczywistości chciały mieć. Stymulują dzietność zupełnie nie w tą stronę. W każdym razie rzeczywiście polskie społeczeństwo się starzeje, no bo te dzieci jednak są tam wątpliwe, żeby te 40 tysięcy rodzące się co roku tutaj chciały wrócić. Dwa. W
tym samym czasie podjęto decyzję o obniżeniu wieku emerytalnego. To weszło w październiku 2017 roku i łącznie już teraz po roku, październik 2018 do października 2017, 300 tysięcy ludzi odeszło z rynku pracy. Jeżeli jeszcze się mówimy o jak działa, jeżeli chcemy powiedzieć jak działa to 500+, to możemy sobie popatrzeć na takie dane dość proste. Wśród rodzin, które posiadają jedno dziecko i dostają 500 zł, czyli ten zasiłek, bo tam jeżeli dochód jest mniejszy niż 800 zł na osobę, to również na pierwsze dziecko się dostaje. 829 tysięcy jest takich rodzin, z czego 400 kilkadziesiąt tysięcy ludzi pracuje. Współczynnik aktywności zawodowej wśród rodziców posiadających jedno dziecko i dostający 500 zł jest 56%. A wśród rodzin posiadających jedno dziecko i nie dostających 500 zł jest ponad 80%. W związku z tym, bez względu na to, że GUS sobie zrobił jakieś ankiety i powiedział, że z ankiet wynika, że, bo takie były odpowiedzi podobnież kobiet, nie wiem jakie były pytania i co one odpowiadały, że jeżeli kobieta mówi, że 500+ stymuluje ją do podjęcia aktywności, no pani minister Rafalska powiedziała, a dlatego, że teraz ma stać ją na wydatki komunikacyjne w szukaniu pracy, dojazdu i tak dalej, to na teraz dostanie 500, to ona bardziej pójdzie do pracy, a nie będzie siedziała w domu. No więc dane wskazują, że ewidentnie zatrzymuje to część przynajmniej kobiet i zmniejsza poziom aktywności gospodarczej. 300 tysięcy ludzi odeszło z rynku pracy z powodu niższych emerytur. Aktywność zawodowa... Wcześniejszych. Aktywność zawodowa ludzi w wieku emerytalnym. No powinno być tak, jeżeli wiek emerytalny jest niższy, no to ta aktywność powinna być większa. No bo łatwiej o aktywność 60-latka niż 67-latka, tak? Otóż spadła. To znaczy obniżenie wieku emerytalnego spowodowało, że aktywność ludzi w wieku emerytalnym, pomimo że został obniżony, spadła z 8,2% do 8%. Czyli tak naprawdę widzimy, że trend demograficzny nieprzerwany został przez krótki okres czasu, a jednocześnie działania rządu powodują obniżenie poziomu aktywności zawodowej. Gdybyśmy mieli aktywność zawodową ludzi w wieku produkcyjnym, to jest 15-65 lat na poziomie Europy Zachodniej, już nie mówiąc o Stanach Zjednoczonych, gdzie jest jeszcze większy niż w Europie Zachodniej, to byśmy nie mieli żadnych problemów na rynku pracy. Można by było wszystkim Ukraińcom powiedzieć, wracajcie do domu i mamy tyle. W ciągu najbliższych 10 lat, jak estymuje PWC, zabraknie 1,5 miliona ludzi na polskim rynku pracy. Czyli jakie możemy powiedzieć, że perspektywy wzrostu od strony podażowej polskiej gospodarki są popytowe, się wygaszają bardzo szybko, zresztą one nawet gdyby się nie wygaszały, to one się wyczerpią, a podażowe gwałtownie się kurczą. Dlatego, że nie ma siły roboczej, już o tych Ukraińcach wiem, że już zostało przyjęte zliberalizowane prawo zatrudniania obcokrajowców spoza Unii Europejskiej w Niemczech. To jeszcze nie przeszło przez parlament, pewnie gdzieś tam do połowy roku. Największe zagrożenie, ono już się materializuje dla pracowników sezonowych, bo w Niemczech mogą pracować ludzie spoza Unii na wizie turystycznej bez pozwolenia do pracy w pracach sezonowych do 3 miesięcy. Czyli na przykład jak się zbiera maliny, jabłka i tak dalej, to już mogą tam Ukraińcy pracować. No a teraz to ta liberalizacja ma być zdecydowanie bardzo szeroka. Finanse publiczne. No właściwie premier mówi, że właśnie sytuacja jest świetna. Tak naprawdę pierwszą podstawową cechą finansów publicznych jest kompletny brak przejrzystości. Jeszcze nigdy przez 20 lat nie było tak kompletnie nietrafionych prognoz w stosunku do wykonania. No bo my możemy powiedzieć, fajnie jest, jak się prognozuje, że deficyt będzie 50, a naprawdę jest 25. No jasne, że lepiej, żeby był mniejszy niż większy. Ale skandaliczne jest, że jak się mówi 50, jest 25, albo 10, bo to właściwie można powiedzieć, że to kompletnie ten plan o niczym nie mówi, dlatego że w ogóle nikt nie zwraca uwagi na tej wielkości. Dwa, jak się patrzymy, jak się ktoś mnie pyta, jaki jest stan finansów publicznych w trakcie roku, nic nie mogę powiedzieć. Po pierwszym, po czerwcu 2018 roku nadwyżka 9,5 miliarda. Na koniec lipca, po miesiącu, deficyt 1,5. No więc jak ktoś się mnie spyta, jaki jest stan finansów publicznych po tym, jak opublikują dane, że jest nadwyżka, ja pewnie pojęcia nie mam.
bo za chwilę będzie deficyt. I znowu były później nadwyżki. Wystarczy, że pani minister powie, wypłacamy VAT, albo przykręcamy śruby ze zwrotami VAT-u, albo przykręcamy wydatki, albo pod koniec roku robimy szybko wydatki, żeby one przeszły, żeby nie trzeba było ich wydawać w następnym roku, jak mamy pieniądze. Więc jaki jest stan finansów publicznych, to nie wiadomo. Międzynarodowy Fundusz Walutowy próbował oszacować, ile z tych maksymalnie 30 miliardów, bo to w pierwszym roku było kilkanaście, a w 2017 roku, do 2018 roku jeszcze nie ma, w 2018 roku wpływy z VAT-u były o 30 miliardów większe niż w roku bazowym wyjściowym 2015. Oszacował, że mniej więcej z powodu uszczelnienia jest 1/3 tego, czyli około 10. No i tak mniej więcej by się zgadzało, plus minus 5 miliardów, dlatego że dynamika PKB między 4,5 a 5% plus około 2% inflacji, tam się nie bierze CPI, tylko tam się bierze deflator PKB, on jest troszeczkę inny, no to z 7% PKB jest trochę ponad 2 biliony, 7% z tego to jest 7% z tego to jest dobrze mówię, czyli o przepraszam bardzo, o 7% rośnie dochód minimalny, czyli o 140 miliardów rośnie nominalny PKB. Jak się z tego VAT policzy, to około kilkunastu miliardów VAT-u rośnie z powodu tego, że rośnie sprzedaż i ceny, tak? Więc około 10-15 miliardów to jest z uszczelnienia. I przy czym to też trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że pomijam jak powiedzieć o uszczelnienie. Oczywiście, że mafie VAT-owskie i tak dalej, to jest, tak jak mówię, no jest trudno postawić kogoś przed sądem, bo to najwięcej wyłudza się VAT-u na operacjach transgranicznych, a nie krajowych. Krajowe to mały, drobny pikuś. Dlatego, że stawka VAT-u jest zero, bo jest różnica pomiędzy brakiem VAT-u a stawką zerową. Jak jest stawka, nie będę musiał tłumaczyć, tak? Jak jest stawka zerowa, to nie naliczamy VAT-u przy fakturze, ale odliczamy sobie VAT zapłacony w kosztach. W związku z tym, że to jest sposób na wyłudzanie pieniędzy z budżetu. No i to są operacje transgraniczne, więc te mafie są międzynarodowe. One działają na ogromnej skali, zresztą one się przenoszą z kraju do kraju, tam gdzie im jest wygodnie. Ale jedno jest pewne, że to jest ta część, którą można uszczelnić. Zresztą to jest nie takie proste i to trzeba współpracować z krajami zachodnimi. Cały system, który rząd powiedział, że uszczelni, został wypracowany, jak pani minister finansów, poprzedni minister finansów mówi, że minister Szczurek, zarządu Platformy został to przygotowany, tak szczerze mówiąc, nikt z Polski tego nie przygotował, bo został 800-stronicowy manual przygotowany, jak to zrobić przez Brukselę, przez Komisję Europejską, na podstawie doświadczeń międzynarodowych. To zostało wysłane do Polski, do rządu i on po prostu wykonywał polecenia, które są w tym manualu. Przygotował rozwiązania. Oczywiście nam nie było to prosta sprawa, dlatego że trzeba monitorować przy pomocy sprawozdawczości elektronicznej i analizy tej sprawozdawczości. To jest całe oprogramowanie, przylądowanie dość długo trwa, więc owoce tego zostały dopiero zebrane tu. Ale mówiąc jeszcze o wyłudzaniu VAT-u i podatków. To jest oczywiste, że część firm i tak dalej ludzi wyłudza VAT, a część unika tego VAT-u ze względu na pogarszanie się sytuacji płynnościowej. Czyli jest zawsze tak, że jakby ściągalność VAT-u jest wtedy lepsza, kiedy tempo wzrostu gospodarczego jest lepsze, kiedy tempo wzrostu gospodarczego jest gorsze, no to mamy spadek dynamiki VAT-u, bo jest niższe tempo wzrostu i spadek ściągalności VAT-u, no bo niektórzy nie mają wyjścia. Tak? Już teraz w budownictwie, które jest osaczone, można powiedzieć, dlatego że to jest najgorsze, tu będą najszybciej upadłości wyłudzenia i wszelkiego typu z konieczności, dlatego że w budownictwie mamy najszybszy wzrost cen materiałów budowlanych i najszybszy wzrost kosztów robocizny. Jest ogromna fluktuacja tej robocizny, w związku z tym koszty rosną, a z kolei największy udział sektora publicznego w zamówieniach. No bo tak jak powiedziałem, te inwestycje są głównie publiczne, głównie samorządowe, a to podlega pod zamówienia publiczne i tak dalej. No i cały ten system, że cena została ustalona w przetargu, później koszty rosną, przedsiębiorca nie wie co ma robić, bo nie może ceny zmienić. No więc teraz się tam negocjuje jakoś uelastycznienie zmiany cen, to już jest też w jakiś sposób się negocjuje z rządem, znaczy rząd ma uelastycznić. Niemniej od 1 lipca tego roku wprowadził rząd coś takiego jak split payment. Zapowiedział wcześniej, tak długo to wprowadzał ten split payment. Jesteśmy jedynym krajem w Europie,
Jesteśmy jedynym krajem w Europie, który ma na maksa, bo są kraje, które mają, ale mają elementy. Na przykład obserwuje się przedsiębiorstwa, w niektórych krajach, w Czechach, tak jest w Chorwacji, obserwuje się firmy, które mają przy kontroli, widać, że chachmęciły na VAT-cie, wpisuje się ich na czarną listę i później minister finansów ma powiedzieć, to ty masz, do ciebie tyczy się split payment. Natomiast tak paszwanie, jak to poszło w polskiej gospodarce, nie ma nigdzie. Najprawdopodobniej rząd się wystraszył, szczególnie, że zalecił stosowanie split payment wszystkim jednostkom budżetowym, a to jest domino. Jak się wprowadzi split payment do jednego wykonu, to on musi wprowadzać do swoich poddostawców, żeby się tym ratował. Najprawdopodobniej się wystraszył, stąd przyspieszone zwroty VAT-u w lipcu, sierpniu, stąd z nadwyżki 9,5 miliardów przeszliśmy do z nadwyżki 9,5 do szybkiego deficytu. Więc jaka będzie sytuacja w budżecie w tym roku i w kolejnym, to naprawdę ja nie będę wymyślał, bo to jest trudno powiedzieć, co z tym się będzie działo. No niewątpliwie jest tak, że teraz wprowadzamy ogromne ilości wydatków, które zwrócić uwagę, że w ogóle na temat polityki fiskalnej do obrzydzenia przez 20 lat mówiliśmy za duże wydatki, a w tych wydatkach za dużo wydatków sztywnych, konsumpcyjnych. Już nikt w ogóle na ten temat nie mówi, mimo że to galopuje. To znaczy udział wydatków budżetowych w PKB rośnie. W tych wydatkach rośnie udział transferów socjalnych sztywnych. No bo kto teraz zlikwiduje 500+? A to powoduje, że przy spowolnieniu gospodarczym manewry w finansach publicznych będą ograniczone. Co robił rząd Tuska? W pierwszej kolejności ograniczył wydatki na MON, czyli na tą modernizację, no bo wystarczy nie kupować i parę miliardów się przesuwa, tak, wydatków. Inwestycyjne wydatki, można spowolnić wydatki inwestycyjne. Nie ma bólu społecznego takiego, tak, bo jak ma być autostrada za 3 lata, to zamiast jak będzie za 3 lata, będzie za 4, to tego nikt nie odczuwa. Zupełnie coś innego, jakbyśmy sobie wyobrazić, że teraz ktoś zlikwiduje 500+. Przyzwyczają konsumpcyjnie, to jest w ogóle nie do cofnięcia. Kiedy w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat 70. wprowadzono na skutek protestów społecznych specjalne takie dofinansowanie afroamerykańskich matek, które samotnie wychowują dzieci. No, szacowano to na 100 kilkadziesiąt milionów dolarów. To się w dziesiątki miliardów po 10 latach przekształciło. I udział rozbitych rodzin afroamerykańskich jest 5 razy większy niż białych. No bo chcemy nie korzystać. No tak. W związku z powyższym, i to się później nie tylko, że trudno wycofać, to jeszcze się różnymi metodami rozrasta. No ja tam nie będę mówił, bo każdy z Państwa wie, że przychodzą pracownicy, mówią, panie, gdy pracują w rodzinie, przekroczyłem 800 zł, to nimi pan nie podwyższa, a obniży trochę tam, zamiast 3000, nimi pan 2800. A resztę ewentualnie jakoś tam pod stołem, bo mu się po prostu to nie opłaca. Tak czy inaczej, więc nie można powiedzieć jakiś, ale teraz biorąc pod uwagę te liczby, którymi się rząd chwali, są lepsze, że no, ten deficyt będzie o wiele mniejszy niż oczekiwano i tak dalej. W Unii Europejskiej poprzedni rok, ten będzie lepszy dla wszystkich krajów, bo koniunktura była lepsza. Deficyt w Polsce, jak to wygląda? Tak, 12 krajów Unii Europejskiej ma nadwyżkę, Polska ma jedno z najwyższych temp wzrostu gospodarczego. 12 krajów Unii ma nadwyżkę, o 5 krajów ma, powiedzmy, 0, plus niewielką nadwyżkę albo niewielki minus i tylko 8 krajów ma deficyt. Czyli jesteśmy najszybciej rozwijającą się gospodarką wśród 8 krajów z deficytem finansów publicznych. Jeżeli chodzi o dług publiczny, który w tym roku wzrósł o 3, znaczy dane są tam z końca listopada, no bo jeszcze nie ma ostatecznych, to ja mówię listopad do stycznia dług publiczny wyniósł na koniec 954 miliardy złotych, to jest wzrost o 3,4%, ale ze względu na dynamikę PKB około 5%, się nominalnie liczy około 7, to w relacji do PKB spadł z około 51,9 do 49,4, to się rząd uchwali, ale w całej Unii Europejskiej jako kraju spadł do 8, on jest o wiele wyższy, to jest 80,8% i tylko że porównywanie krajów Europy Zachodniej do Europy Wschodniej nie ma sensu, no bo przecież u nas znaczna część deficytu finansów publicznych przez wiele lat była finansowana nie wzrostem długu, a przychodami z prywatyzacji. To tak jak jeden by miał deficyt w wydatkach, bo wydaje do gospodarstwa domowe więcej niż zarabia i finansuje kredytem, a drugi wyprzedażem swojego majątku. Tak? Więc to trudno jest porównywać.
W naszej części Europy Estonia 8% dług do PKB, Bułgaria 23,50%. Litwa, Łotwa, Estonia, nie będę mówił, od 20 do 38%. Jeden z najwyższych poziomów długu do PKB. I to, co jest cechą charakterystyczną Polski. Polska gospodarka jest jedną z najbardziej zadłużonych za granicą ze wszystkich gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej. I to nie tyczy się tylko długu publicznego, ale też firm. Dzięki Bogu bardzo często to jest tak, dzięki Bogu, ale też pokazuje charakter polskiej gospodarki. To jest tak, że znaczna część tego długu zagranicznego to jest tak zwany dług podporządkowany. Matki, spółki matki za granicą dają kapitał spółkom córkom w Polsce, ale nie w postaci zwiększania kapitału własnego, tylko w postaci kredytu długookresowego, czyli poświadczy to o tym, że one nie dowierzają, że polska gospodarka będzie stabilna i sytuacja będzie tutaj stabilna, więc mogą w razie czego mieć dług do zwrotu. Ja pamiętam kiedyś to pod koniec lat 90., jak była taka szybsza prywatyzacja sektora bankowego. City Bank kupił bank handlowy i no już nie będę wymieniał nazwiska, ale w Radzie Nadzorczej Amerykanie do tego City Handlowego wprowadzili no różnej prowiniencji Polaków skojarzonych ze służbami specjalnymi i z działalnością polityczną. Ja rozmawiałem z sekretarzem ambasady amerykańskiej, mówię, że dla mnie to jest w ogóle szok. Kupiliście bank, nie ambasada, kupiliście bank i wprowadzacie takich ludzi do Rady Nadzorczej. Na to mi sekretarz ambasady, wie pan co, ale to świadczy nie o Citibanku, tylko o Polsce. No bo oczywiście każdy sobie robi tak, żeby miał jak największe zwroty z inwestycji. Jak trzeba zatrudnić kogoś, no to się zatrudnia. Tak, on tak nie ma wpływu na decyzję. Polityka pieniężna. To jest budżet, tak jak mówiłem, te stopy procentowe są małe. Najgorszy problem jest nie tylko, że one są małe, ale że one są też niezmienne i tutaj prezes się upiera łapami, że absolutnie nie będzie tych podwyżek do końca pewnie 2019 roku. Upiera się bardzo silnie, a teraz mamy w ogóle zagrożenie instytucjonalne, które oby się nie ziściło, bo to już jest w ogóle powrót do gospodarki centralnie planowanej. Ręczne sterowanie stóp procentowych. Otóż bank centralny ma wpływ na stopy procentowe w ten sposób, że on tylko pożycza bankom i przyjmuje depozyty od banków. I robi operacje otwartego rynku. Kupuje, sprzedaje papiery własnościowe, tak zwana stopa referencyjna banku centralnego, tam 1,5% ona nie dotyczy, bo wszyscy mają kredyty na WIBORze. Na stopie między tym, jak sobie pożyczają banki. Otóż wyszła dyrektywa Unii Europejskiej, że od 1 stycznia 2020 roku, więc za rok, nasz WIBOR nie może być podstawą udzielania kredytów przez sektor bankowy. No musiałbym dość długo tłumaczyć, dlaczego nie może być, dlatego że ta stopa WIBOR to jest stopa, po której banki sobie pożyczają pieniądze, ale w ogóle sobie nie pożyczają. Dlatego, że to jest stopa miesięczna i 3-miesięczna, a banki w najporywach sobie pożyczają na okres do 2 tygodni. No więc można powiedzieć, to skąd wiemy, to jest Warsaw Interbank Offer, skąd wiemy, bo jak sobie banki pożyczają na miesiąc i na 3 miesiące, skoro sobie nie pożyczają. No więc one sobie kwotują. NBP mówi, a po ile ty byś pożyczył banków innemu, no to sobie tam kwotuje. Tak, to jest słynna sprawa, gdzie doszło do zmowy między bankami na LIBORze w Wielkiej Brytanii. To zainicjowało pracę, bo tam te młyny długo są, do tego, że jest dyrektywa, jak ma ten być skonstruowany indeks, żeby mógł być podstawą do udzielania kredytów na zmienną stopę procentową, bo to jest 99,9% kredytów i hipotecznych w Polsce. WIBOR nie może być. Co zaproponował prezes Banku Centralnego? Powiedział, a nie ma żadnego problemu, żeby w tych umowach kredytowych wpisać stopę referencyjną Banku Centralnego. Czyli wtedy zbiera się Rada Polityki Pieniężnej, mówi stopa od jutra jest taka i wszystkim się podniecenie zmieniają kredyty. Pełna gospodarka centralnie planowana w zakresie kredytów. Oby do tego nie doszło, bo jest tam spółka taka, która jest własnością giełdy papierów wartościowych, która niby siedzi i myśli, jak tu zrobić, żeby ten indeks nowy, nawet już wymyśliły jakiś tam nowy indeks na kwotowaniu, ale on na razie nie jest pewny, czy spełnia standardy tej dyrektywy. To jest tak przy okazji
jakby centralizacji, upolitycznienia gospodarki. Dlaczego jeszcze nie ma inwestycji? No, nieprzejrzysta, tak jak powiedziałem, czynniki polityczne i bardzo szybki wzrost upolitycznienia polskiej gospodarki, tak? Wybory samorządowe, koalicja w samorządzie wojewódzkim dolnośląskim, jedzie szef kancelarii premiera, negocjuje z trzema ludźmi i mówi, no to royalty, royalty to jest opłata za korzystanie z zasobów narodowych. W Polsce tego nie było, ale na całym świecie zasoby są zgodnie z naszą konstytucją własnością całego społeczeństwa. Ktoś ma nawet działkę, ma zasoby posłów. W Stanach Zjednoczonych, jak ktoś ma ziemię, to co to jest w ziemi, to jest jego. Jak się okaże, że znajdzie ropę, to ropa jest jego, a nie państwa. Ale jak znajdzie ropę, to ona jest... No więc za to korzystanie powinno się płacić, ponieważ fabryki były państwowe, więc nikt nie płaci, bo przerwanie z pustego gówna, ale w międzyczasie prywatyzowaliśmy. I w czasie kryzysu sobie wszyscy przypomnieli, zaraz, to jest źródło dochodów i zaczęto od KGHM, no bo to jest podstawowe źródło, wtedy już nie za bardzo chcieli wprowadzić od węglowodanów, to się nazywa, tak? Od węglowodanów, tak? O węglu mówię, no bo robię na węglowodoru. Chodzi o to, że Kaczyński mówi. No w każdym razie wtedy nie wprowadzono, dlatego że wiadomo co, bo cena węgla spadała, kopalnie były, więc zaczęto od KGHM. No to pojechał sekretarz i powiedział, okej, ponieważ gdyby zostały te pieniądze, te royalty, opłata za korzystanie będzie mniejsza, to KGHM by nie miał więcej zysku, a ponieważ z niego żyje cały Dolny Śląsk i wpłace i inwestycje i tak dalej, no to obniżymy. A o ile? O 400 milionów rocznie, no to proszę bardzo, zostanie fabryce na miejscu. No teraz proszę wyobrazić, że inwestor, bo przecież mówimy o inwestorach nie tylko bezpośrednich, ale też portfelowych. Jak on ma kupić akcje na polskiej giełdzie? Polska gospodarka rozwijała się w tempie 5%. Ma najwyższy spadek notowań giełdowych w Europie. 16%. Czyli mamy nie tylko nie będzie bezpośrednich inwestycji, ale również portfelowych inwestycji. No i dodatkowo dochodzą afery. Jak nadzorca giełdy papierów wartościowych wczoraj wyszedł z więzienia po 2 miesiącach. No to co robi prezes Narodowego Banku Polskiego w ogóle to przekracza wszelkie wyobrażenie. Bo w momencie kiedy z tymi słynnymi dwórkami wyszła afera tak zwanych dwórek prezesa, to on powiedział, że te ataki są na niego i z powodu tego szefa KNF-u, dlatego, że on się przeciwstawia wejście Polski do Unii Monetarnej, a to najprawdopodobniej poplecznicy, którzy chcą cicho i potajemnie wprowadzić Polskę do Unii Monetarnej, są przeciwko niemu. Oczywiście on nie ma kompletnie żadnego wpływu na wejście Polski do Unii Monetarnej. Jako przykład, o kursie i systemie kursowym decyduje wspólnie Rada Polityki Pieniężnej z Radą Ministrów. W Polsce mieliśmy regulowany kurs. On został upłynniony ze względu na wspólną decyzję Rady Polityki Pieniężnej i rządu. A wiem dokładnie, bo ja wtedy byłem w pierwszej radzie i byłem inicjatorem. Pani prezes Narodowego Banku Polskiego była przeciwko upłynnieniu. Głosowała przeciwko. Oczywiście 8-1 ją przegłosowaliśmy. Ona ma jeden głos, więc ona nie ma żadnego innego wpływu. No ale pokazuje się jako, nie wiem, to jest pewna wizja polityczna i on mówi, że on za tą wizję polityczną będzie. No to jeszcze tak, ja o tym mówię, ale państwo nie mają dostępu pewnie do serwisu Bloomberga, Reutersa i tak dalej. We wszystkich serwisach finansowych to jest natychmiast wybijane, łącznie z tymi dwórkami. I to czytają wszyscy inwestorzy na świecie. No i się patrzą na ten kraj jak na Burkina Faso. Albo jeszcze gorzej. Więc to są wszystkie czynniki, które, ja nie mówię, że one zniechęcą poprze czas. Wokulski na wschodzie zarabiał największe pieniądze właśnie, bo największe się zarabia tam, gdzie jest największe ryzyko. No, Wokulski, Wallenbergowie w Szwecji i tak dalej, Rockefellerowie na rewolucji przemysłowej, na różnych tego typu rzeczy. Więc ryzyko daje większą stopę zwrotu. Zawsze się znajdą tacy, którzy będą inwestowali. Natomiast gdzie jest największy napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych? Do jakiego kraju? I to się nie zmienia od kilkudziesięciu lat. Do Stanów Zjednoczonych. Stopa rentowności jest najniższa, dlatego jest najwyższy poziom bezpieczeństwa. Tak? Więc zawsze mamy ryzyko, stopa zwrotu. Więc ryzyko rośnie, stopa zwrotu będzie musiała być większa, a na tą większą stopę, większym ryzyko się mniejsza ilość inwestorów. Więc to jest jeden z powodów, dla którego te inwestycje będą coraz słabsze. No i przecież oni też wiedzą o tym, co się dzieje na rynku pracy, wbrew temu, że wiceminister już teraz dzięki Bogu nie wiem, bo odszedł, ale jego duch został
wprowadził 500 plus i odszedł, ma pięcioro dzieci, to teraz musi więcej zarabiać, a 500 plus już mu zostanie, razy 5. Druga strona tej polityki pieniężnej to co jest stopa oszczędności. To jest tak, że nie tylko się w tym stymuluje popytowo, ale zmniejsza się podażowe czynniki wzrostu, dlatego że niska stopa procentowa ogranicza skłonność do oszczędzania. Oczywiście to jest tak, że są dwa czynniki, które mówią o tym, ile oszczędzamy. Poziom dochodu i stopa procentowa. No i tak naprawdę oszczędności są o wiele bardziej elastyczne, więcej dochodu, czyli jest oczywiste, że udział oszczędności w naszych dochodach rośnie, jak jest wyższa praca, czyli większy procent oszczędza ten, co 100 tysięcy miesięcznie zarabia, w porównaniu do tego, co zarabia minimalne wynagrodzenie. I ten, co zarabia 100 tysięcy, to niewiele będzie tam zmienił swoje oszczędności ze względu na stopę procentową, a ten, co zarabia 2000, to stopa procentowa go nie interesuje, bo w ogóle nie oszczędza, tak? Ale nawet to ona go nie zachęci, nawet że była nie wiem jaka wysoka, to natomiast ona jakimś stymulatorem jest. No i stąd teraz mamy właśnie, ponieważ giełda spada, stopy są niskie, no to mamy te różne wynalazki w postaci kombo, hoteli, inwestycje, mieszkanie. Nie będę tym ludziom mówił. Mogą się mnie spytać, ile na tym stracą w przyszłości. No, ale zaraz mi się wydaje, że zarobią. Druga rzecz, jeżeli chodzi o czynniki podażowe. Jeżeli chodzi o kapitał, ma być wprowadzony PPK, plany, pracownicze plany kapitałowe. Tak naprawdę tak długo rząd wprowadzał, to miało wejść niby od 1 stycznia 2018 roku, a wyjdzie od 1 lipca 2019 tylko dla największych przedsiębiorstw. Czyli wejdzie w okresie nie najlepszej koniunktury, tylko spowalniającej koniunktury, ale przecież to będzie czynnik, który zmniejszy poziom dochodów netto, czyli wtedy, kiedy one będą miały barierę w sytuacji gospodarczej, to wtedy się ludziom powie, to zdecyduj się na to po to, żebyś mniej zarabiał i zwiększy koszty, bo przecież obowiązkowa dopłata ze strony pracodawcy. No ale pomijam. One mają inwestować głównie na rynku kapitałowym. No ale jak można inwestować na rynku kapitałowym, jak ktoś kupi akcję KGHM-u, pojedzie szef kancelarii premiera, spotka się z jakimś samorządowcem bezpartyjnym i 400 milionów z KGHM-u albo wypłynie, albo zostanie. Nagle się spotka paru ludzi w Urzędzie Rady Ministrów i się okazuje, że elektrownie mają kupić kopalnie. Przecież część tych wzrostów kosztów energii elektrycznej to wynika z tego, że elektrownie musiały ratować górnictwo, prawda? Więc te koszty z tego powodu wzrosły. Więc mamy upolityczny, tak, wzrost udziału sektora państwowego na giełdzie, PKO SA. To jest akurat, jak ktoś kupował PKO SA, to tyle 10 czy 15 miliardów kapitału napłynęło do Polski. Teraz jakbyśmy odpłynęli, to odpłynęło. To jest a propos, że spadł napływ kapitału zagranicznego do Polski. No ale jednocześnie nieprzewidywalność polskiej giełdy, bo ona jest coraz bardziej państwowa, a przez to też coraz bardziej upolityczniona. Nie przez to też, bo stopień w Norwegii 85% produktu krajowego brutto produkuje sektor publiczny, państwowy. No cały przemysł wydobywczy i przesyłowy jest w rękach państwa, to jest główna część gospodarki. Ale tam nie mówię o upolitycznieniu. To jest akurat kamyczek do obecnego szefa Platformy Obywatelskiej Schetyny, bo jak Rada Gospodarcza wymyśliła cały system odpolitycznienia spółek Skarbu Państwa, dzięki poparciu pana premiera przekształciła to w rozwiązania prawne. W prochu nie wymyśliliśmy, troszkę skastomizowaliśmy, spolonizowaliśmy to, co jest w Norwegii. Komitet nominacyjny i tak dalej, nie będę mówił szczegółów. No to pewnie trafiło to do zamrożonki sejmowej, wtedy szef Platformy Obywatelskiej był szefem, marszałkiem Sejmu, najpóźniej były wybory i do widzenia po wszystkim. No i teraz mamy zmiany szefów w spółkach publicznych, nie dość, że skrajnie politycznych i niekompetentnych. No jeżeli ktoś po technikum mechanizacji rolnictwa zostaje szefem największych spółek, no to trudno mówić o jego kompetencjach, ale pomimo tego oni się wymieniają tam nawet w tych tam energetycznych i tak dalej co pół roku, więc jakie decyzje inwestycyjne w pierwszym pół roku, to trzeba przyjąć znajomych i rodzinę tych, co mnie tam pchnęli, zwolnić tych, którzy pchnęli poprzedniego, zapoznać się ze spółką, no i w tym czasie już się odchodzi, więc trudno mówić o jakichś planach rozwojowych. Szczególnie, że energetyka, która wymaga największych inwestycji, które mogłyby być tym czynnikiem dynamizującym, no to na razie nie inwestuje w rozwój swoich mocy, tylko najpierw budownictwa, a teraz będzie miała szlaban na wzrost, przynajmniej przez rok zobaczymy, co będzie dalej.
czynniki demograficzne. Trzeba jeszcze, ja mówię teraz o bardzo długiej perspektywie, trzeba pamiętać o jednej rzeczy. W perspektywie, nie wiem, 10, 20, 30 lat najszybciej, ja mówię o świecie zachodnim, będą się rozwijały kraje tak zwane multikulti, od których my odchodzimy. Zdecydowana większość, albo prawie wszyscy imigranci z Afryki, którzy przyszli do Europy, a teraz są tam przy ogromnych wydatkach Unii Europejskiej przetrzymywani w Turcji, mniej w Libanie, to są emigranci klimatyczni. Wojna w Syrii, podstawowym czynnikiem, no tutaj trzeba było analizy Organizacji Narodów, podstawowym czynnikiem wojny w Syrii był czynnik klimatyczny, nie religijny. Najdłuższy okres suszy, to tam się nazywa ten region, nie pamiętam, to jest Irak i Syria, 4 lata bez deszczu spowodował kompletny upadek rolnictwa. No to co się robi w wielodzietnych rodzinach? Wysyła się najstarszych synów do pracy. W ciągu chyba 2 lat ludność Damaszku wzrosła 1,5 miliona. Załamały się systemy ochrony zdrowia, komunikacji, czyli pracy dla nich nie było. No i wtedy zaczynają grać rolę te czynniki religijne. Widzisz, jesteś, no nie będę mówił, pokrzywdzony przez los, tu albo to, tam, no i podkłada mu się bazę ideologiczną, dziękuję bardzo, by ci dały karabin, bardzo swoje, bo i tak nie masz szans, tak? I to dopiero, czyli ten czynnik klimatyczny dopiero uruchomił właśnie religijne i cały ten ISIS i tak dalej. Powierzchnia jeziora Czad, to jest główny rezerwuar dla rolnictwa w Afryce, jest na poziomie 1/3 już, a jeszcze się szybciej kurczy w porównaniu do tego, co było lat temu tam 20. No to mamy już teraz ten powód, dlaczego będziemy najeżdżani, znaczy najeżdżani, będziemy mieli falę migrantów z Afryki, czy ktoś chce, czy ktoś nie chce. W Afryce jest teraz 1,2 miliarda ludzi, za 20 lat będzie 2 miliardy. W Europie jest 600 milionów, za 2040 rok, czyli 22, będzie około 500 milionów. Tam będzie 2 miliardy, coraz większej sytuacji, a nas będzie w porównaniu cały czas w super, coraz mniej. Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś powstrzymał tę emigrację. Zresztą oni mają moralne prawo, bo oni przychodzą i mówią, my nie mamy chleba, bo wy żeście zniszczyli klimat poprzez swój rozwój. To przecież teraz nas przyjmujcie. No oczywiście na razie głównie te analizy prowadzi i tak dalej Organizacja Narodów Zjednoczonych, bo one są, czy jakieś tam organizacje ekologiczne, ale z organizacji międzynarodowych najwięcej na ten temat mogą sobie poczytać. W związku z powyższym te kraje, które się do tego przygotowują, nawet poprzez najróżniejsze problemy z tymi imigrantami, z przyzwyczajeniem do własnej kultury, struktury i tak dalej, to one będą miały największą przewagę rozwojową. A nie takie kraje, które mówią, nie, my żadnych tam emigrantów nie przyjmiemy. Po drugie, to przecież było oczywiste od dawien dawna, że jeżeli będą problemy demograficzne, bo one też dotyczą Niemiec, chociaż trzeba pamiętać, najstarszym społeczeństwem około 2050 roku, najstarszym społeczeństwem w Europie będą nie Niemcy, nawet gdybyśmy mieli emigrację, tylko Polska. To będzie najstarsze społeczeństwo. No ale gdyby nawet tak nie było, to oczywiście oni mają sposób na to, żeby się odmłodzić, bo oni mogą przykręcić kurek i Polaków przyjąć, tak? Czy Ukraińców. A coś optymistycznego? Już było. Tak, no napisał słynny artykuł o przejściowe trudności, no taki tytuł, przejściowe trudności gospodarki centralnie planowanej. No i pokazał, że mnóstwo, a dlaczego przejściowe, jak pan tu udowadnia, że one są stałe, no bo przechodzą z okresu na okres. To... Czyli tak naprawdę powiem, że zbywanie się, tu widzimy tych czynników popytowych, będą działały głównie czynniki podażowe. Podaż kapitału z zagranicy, no to znaczy z zagranicy napływ, tak, nie będzie napływu związanego z prywatyzacją. Będzie o wiele nieprywatyzacyjny napływ ze względu na niestabilność i tak dalej. No i napływ z Unii Europejskiej, tak? No to też nie trzeba mówić. Po pierwsze, Brexit zmniejszy ilość do podziału.
budżet, dodatkowy budżet, który już będzie w tym roku odpalany dla krajów strefy euro, zmniejszy jeszcze dodatkowo ten do podziału w Unii Europejskiej. A poza tym w nim są zmiana struktury wydatków jest radykalna, dlatego że tam się pojawiają nowe właśnie dla krajów południa Europy ze względu na problemy strukturalne, dla krajów, które przyjmują uchodźców, jest i na wydatki na innowacje. W związku z tym to, co było do tej pory, z czego my najbardziej z tych czynników, tych wydatków kohezyjnych korzystaliśmy, to one spadną najbardziej. No i oprócz tego się kłócimy. Tak, z demokratycznych inaczej. Tak, i się kłócimy z Unią Europejską, więc wydajność czynników wytwórczych. No, strony edukacji, to tutaj pan profesor rektor może powiedzieć, bo mamy dwie reformy. Reformy w zakresie edukacji na poziomie do szkoły podstawowej i tak dalej, to pani minister Zalewskiej, nie trzeba mówić. Dzięki Bogu, że najgorszy, jak ktoś nie wie, co to znaczy, to najgorszy ogień będzie miesiąc przed wyborami, czyli we wrześniu. Jeszcze pani minister, nie wiem, czy ona jeszcze będzie wtedy w kraju, już nie wiem. Powodzenia, co to się będzie w tym wrześniu działo na miesiąc przed wyborami. No ale tu mówimy też o programie, tak, że dzieci powtarzają to samo, mają powtarzać ten sam program, no to sobie powtórzycie, nie będziemy wprowadzać. No i reforma Gowina, to na ile ona się przyczynia do dlatego że to są podstawowe długoterminowe czynniki wpływające na wydajność pracy. Tak. I druga część to jest ta część organizacyjno-prawno-technologiczna. To my sobie nie zdajemy sprawy, bo nam się wydaje, że myśmy zmodernizowali polskie prawo i otoczenie prawne. Przecież prawie wszystko zostało zmodernizowane po wejściu Polski do Unii Europejskiej, to tak zwane przed wejściem. Na podstawie umowy stowarzyszeniowej musieliśmy aplikować prawo unijne do prawa polskiego. Tak? No to, że mamy mleko przetrzymywane i chłodzone u rolnika, a nie i tak dalej, to jakość żywności Unia Europejska. Nie tylko, że powiedziała, co mamy robić, napisała, kazała przyjąć, też dała pieniądze. Wystarczy popatrzeć na to, w co się Unia Europejska nie ingeruje. System emerytalny, system zabezpieczeń społecznych. No to widzimy, jak to wymiar sprawiedliwości, jak to funkcjonuje. W związku z powyższym tutaj też nie mam co mówić o jakimś dużym skoku wydajności pracy, który by mógł niwelować niższą dynamikę nakładów kapitału i pracy. Jako przykład tych organizacyjnych wystąpienie sprzed kilku dni pana ministra Woźnickiego, on się nazywa wiceministra, on jest takim pełnomocnikiem rządu do spraw czystego powietrza. No, smog jest, to rząd powołał pełnomocnika. No i się go pyta dziennikarz kilka dni temu, właśnie w TOG FM. Panie ministrze, no przecież czekamy od 2 lat na tą kategoryzację tego węgla, żeby wiadomo było, czym można, czy nie można spalać i tak dalej. A on, wiceminister, pełnomocnik rządu, mówi, wie pan, no na razie to mam opór w rządzie w postaci pana ministra Tchórzewskiego, bo on musi się zgodzić na tą kategoryzację, a on nadzoruje kopalnię. A dlaczego on nadzoruje kopalnię? Przecież nie było czegoś takiego. Bo przecież było Ministerstwo Skarbu, które pełniło funkcje właścicielskie w imieniu rządu. Oczywiście przyszedł rząd PiS i zdjął elektrownię pod ministra energetyki, kopalnie i tak dalej. Sektor finansowy, no tam się kłócił Ziobro z premierem Morawieckim, kto ma tam obsadę, no to pod premiera i tak dalej. W związku z powyższym teraz tak, ten, który ma być regulatorem i doprowadzić do tego, żeby smog był mniejszy, jednocześnie tego nie wprowadza, bo nadzoruje kopalnię, zaraz przyjdą górnicy i powiedzą, że przez po co. W związku z powyższym to widzimy, jak ta struktura organizacyjno-prawna hamuje jakikolwiek, akurat tutaj w zakresie ochrony środowiska, powietrza, tak, środowiska. Także można powiedzieć, że w podsumowaniu, bo to już minął czas, tak dobrze to już było. A teraz będziemy czekali na to, co się będzie działo gorzej. Oczywiście, że mamy zabezpieczenia. To jest znowu takie, każdy mówi, bezrobocie nam nie grozi, no bo mamy te czynniki demograficzne. Tylko co się dzieje? Te czynniki, bezrobocie nam nie grozi, grozi nam bezrobocie. Dlatego, że jeżeli te czynniki demograficzne będą powodowały,
że nie ma ludzi na rynku pracy, to jedyny sposób, żeby zwiększyć poziom aktywności gospodarczej. Ja mówię, jeżeli się nie powróci wieku emerytalnego i tak. No, jeszcze do tego rynku pracy, to zlikwidowaliśmy 6-latków i to ja bym do 7-latków. Tak przeszliśmy przez rok krócej na rynku pracy przez to. No i głupiej też na rynku pracy, bo przez badania wskazują, bo dla ten w ogóle chyba dwa kraje w Europie mają od 7 lat, a większość już teraz 4-5. Nie chodzi o to, żeby pójść do szkoły po 6 lat, żeby nie wiem, szybciej pójść na rynek pracy. Badania wskazują, że jak człowiek zaczyna edukację, bo to chodzi o nauczenie młodego dziecka obowiązku szkolnego, nie żeby się uczył, żeby siedział i nie tam mówił siu, a gdzieś ciocia i tak dalej, prawda? To wtedy jego wydajność w absorpcji wieku powyżej 13 lat, wtedy kiedy ona jest największa, ona o wiele szybsza. Czyli dziecko idzie młodziej, to ono się szybciej uczy wtedy, kiedy jest najwięcej materiału do opanowania. No więc pod każdym względem, jeżeli się tam pozostawi, to nie uruchomi, no to tak naprawdę jesteśmy skazani na to, żeby się zdecydowanie wolniej rozwijać. Wyższa dynamika, wymuszana wyższa dynamika płac, nie będzie, te czynniki nie mogą, że nie będą powodowały, że będzie niskie bezrobocie i niskie i wysoka dynamika płac, bo nie ma ludzi do pracy. Tylko wyższa dynamika prac powoduje to, że kapitał będzie z Polski uciekał, że płace są niższe, bo są większa podaż pracy. Czyli nie dlatego nie będzie niskiego bezrobocia, bo jest mało ludzi do pracy, tylko będzie wyższe bezrobocie, bo nie będzie firm, które by chciały tych ludzi zatrudniać, bo nie będą mogły sprzedawać swoich produktów po takiej cenie. Ciekawe wystąpienie. No i teraz czas na dyskusję. Bardzo proszę o swoje uwagi, komentarze, oceny, ale także pytania. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dwa pytania do pana doktora. Pierwsza refleksja ogólna, oprócz w czasach, bym powiedział, budowania Solidarności przed Solidarnością istniało konserwatorium doświadczenia i przyszłości. Elita, przyjmijmy ludzi nauki, polityki, tworzyła ocenę i wizję na jutro. Czy dzisiaj w kontekście roku wyborczego, również to pytanie do pana profesora Michała, nie pod programem politycznym partii PO czy Nowoczesną, ale pod kątem społeczeństwa obywatelskiego. Jest koncepcja powołania tego typu ludzi, kręgów odpowiadających danej formule konserwatorium, doświadczenie i przyszłość. Ponieważ słynne powiedzenie chyba Billa Clintona, po pierwsze kupcze gospodarkę. Dzisiaj jak popatrzymy na media, udział problematyki gospodarki jest chyba 5-7%. Tym media nie żyją, w związku z tym 70-90% ludzi nie żyją politycznie gospodarką i wpływem. W związku z tym ten czynnik edukacji i prezentowania wizji nie na 4 lata na przykład, a na 10 jest konieczny. Ponieważ mówiąc wprost, wizja jest dana przez nazwijmy premiera MM, o nosie takim, a nie innym nazwijmy. Jest oczywiście za nami 3 lata temu dwie sesje Sejmu, na którym podkreślano 8 lat temu Platforma i tak dalej. No i była oczywiście cała masa zarzutów quasi-kryminalnych. Nic z tego oczywiście nie wyszło. Ale kto rozliczy, nie w języku nienawiści, ale odpowiedzialności politycznej i cywilnej tych polityków, jeśli albo na forum Sejmu się nie wywoła do odpowiedzi. Jaki jest wasz dorobek za te 4 lata? Ale w kontekście nie dzisiaj, ale również 4 lata dalej. To jest takie pytanie. Ogólne w kontekście oczywiście głębokiego szacunku dla wiedzy pana doktora, człowieka politycznego, ale gospodarczego, bo Bogiem naprawdę zadaje sobie pytanie, że nawet nie wiem, kto jest doradcą ekonomicznym pana prezesa Dudy. Z poprzednimi zawsze kadencji prezydenta Komorowskiego czy Kwasińskiego
miałem do czynienia z tymi osobami. Dzisiaj zaboga, kto wpływa na mentalność, rozumienie i czucie gospodarki prezydenta Dudy, kijem zabijcie, ale nie powiem, bo nie wiem. Pytanie natomiast konkretne. Tego nie mówiliśmy o całym nazwijmy zwrocie dezertyfikacji energetycznej w kontekście tak zwanej suwerenności. Pytanie jest proste i konkretne. Czy koszty naszej, nazwijmy rejtanowskiej walki o zaprzestanie budowy gazociągu, pipeline'u Nord Stream 2 jest warte strachu, jakie niewątpliwie ponosimy przed zamknięciem rynku Rosji czy Federacji Rosyjskiej. Czy ta również walka o suwerenność nad nim Ukrainy, czy de facto nieodtworzeniu Ukrainy przed Polską, uwagi na tamten labilny, bardzo korupcyjny system rządowy, jest warta właśnie tej postawy rejtanowskiej. Ja nawiązuję do jednego szokującego obrazu. Tych hektarów polskich sadów z tonami jabłek leżącymi na ziemi, ponieważ koszt był na poziomie 10 groszy za kilo, skupu zaznaczam, tych jabłek, a rynki rosyjskie, pośrednie i białoruskie zostały zamknięte. W związku z tym, jaka jest cena, ja już nie wchodzę w koszty LNG, etc., koszty traktu złotowania, czy mówiąc inaczej, ta suwerenność, która jest ideologiczna absolutnie, a nie ekologiczna, jest warta tej ceny strat realnych dla gospodarki w rozumieniu średnich, małych firm i rolników. Dziękuję. Tylko powiem o radach. Ja muszę powiedzieć, że jestem w ogóle, ja w ogóle się dziwię takim ludziom jak wszelki do tego premierze, poza premierem Tuskiem. Prezydent Stanów Zjednoczonych, mimo że ma sekretarza do spraw handlu, skarbu i tak dalej, każdy z nich ma rady, ma dwie przynajmniej rady gospodarcze, a jeszcze Obama powołał specjalną radę na czas kryzysu i wtedy premier Tusk powołał naszą radę. Gdybym miał premierem, no co się może premier znać na gospodarce? Przecież wiadomo, że musi mieć ten, ale w ogóle radę doradców do spraw polityki zagranicznej. Bo tak to jest oparte tylko na tym, co mu powie minister. Bo jak się może premier przeciwstawić koncepcję ministra z danej branży? Czy na przykład do spraw energetyki, polityki społecznej, mówi jak i edukacyjnej. Wszędzie ci premierzy są, czy prezydenci są obudowani tymi radami. A u nas w ogóle nie było tych rad, a jak były, to ja od razu mogę powiedzieć, czy były po to, żeby one doradzały, czy były po to, żeby było widać, że jest. Jeżeli rada ma więcej niż 10 osób, czy 12, to jest po to, żeby była. Rada Społeczno-Gospodarcza ma coś takiego prezydentu, z 60 osób, no to już nie trzeba mówić, czy tam więcej. A była przy wszystkich, poza premierem Tuskiem, była tak zwana Rada Społeczno-Gospodarcza. To wyglądało w ten sposób, że premier przychodził, dzień dobry, otwieram obrady po 15 minutach, przepraszam, ale mam najważniejsze rzeczy, żeby sobie siedźcie, potrzeba wam dwa dni, to gadajcie, dwa, trzy i tak dalej. Bicie piany. W związku z powyższym my jesteśmy wyjątkiem. My nie wiem, czy ta część Europy się... To jest jedyna rzecz, którą Unia nie narzuciła, to też właśnie widać, to też nie ma. Tylko ja się zastanawiam, dlaczego ci ludzie nie mają takiej potrzeby. Szczególnie, że oni się tam uczą, słuchając tego. A ta druga część dotycząca Rosji. Ja, znaczy, tak, to jest jedna część medalu, tak, ale druga część medalu to jest taka, że jednak nie chodzi tylko, jeżeli chodzi, mówimy o sankcjach, bo przecież to nie jest tak, że my mamy problem z eksportem do Rosji z powodu Nord Stream 2, tylko pamiętajmy, że są sankcje, a my jesteśmy w pierwszej linii domagających się tych sankcji. A te sankcje były nie po to, żeby się Ukraina otworzyła na polski eksport, tylko żeby w ogóle przetrwała. A najlepiej, żeby była nie tylko, że suwerenna, ale jednocześnie bardziej ciążyła i była powiązana z Zachodem, bo to jest nasza podstawowa bariera obronna. Za to trzeba płacić. Za bezpieczeństwo się płaci. W związku z tym też prosta rzecz. No możemy mieć tańszy gaz, ale czy kto by wolał płacić złotówkę za kilowatogodziny, wiedząc, że w każdym momencie może jej nie mieć prądu, czy lepiej zapłacić złoty 50, wiedząc, że ponad wszelką możliwość on będzie? No to jest taka rzecz. Tak.
Więc lepiej to chyba być. No. I to jest, na tym polega dylemat. Ogólnie rzecz biorąc, bez jabłek Polska się bez eksportu jabłek obejdzie. No stracimy 50-100 tysięcy miejsc pracy. Bez przesady. Co to jest? A propos, byśmy chcieli nie zamykać kopalni ze względu na to, że tam jest rynek pracy. My mamy 50% wszystkich górników pracujących w Unii Europejskiej, to jest w Polsce, a tam z węgla to z... ale ich się zmniejszyło o połowę. A bezrobocie w tym czasie spadło do 1/3. Na Śląsku jest 3 razy mniejsze. Oczywiście największy wkład w ograniczenie liści zatrudnienia miała AWS z całą tą reformą. Z 200 do 100 tysięcy spadła ilość górników, a w tym czasie bezrobocie spadło 3-krotnie. Więc takie bajki, że jak górnikom nie pomożemy, to będzie bezrobocie, bo oni nie będą wiedzieli, co mają z sobą zrobić. Więc ja bym się tymi jabłkami nie przejmował. No dobrze, no stracimy 100 milionów miejsc pracy, ale dzięki temu mamy większy poziom bezpieczeństwa, tak? Być może, że dzięki temu mamy jakieś tam jednostki amerykańskie, czy patrioty będą, więc... Ale tu jest... Dziękuję bardzo. Pytanie dotyczyło tego konwersatorium doświadczenie i przyszłość. Odpowiedź musi się wiązać z aktualną sytuacją. Taką koncepcję przyszłości muszą mieć poszczególne partie, ale powinna mieć opozycja jako całość, bo tylko jako całość można, idąc do wyborów jako taki jednolity front, można wygrać z PiS-em. Więc to oczywiście wymaga wypracowania pewnego programu. Teraz, tu są dwie kwestie co do tego obszaru, którym trzeba się zajmować. Po pierwsze, to są rzeczy niezwykle doniosłe, doraźne. Co trzeba zrobić dziś, żeby wygrać? A po drugie, no co trzeba zrobić w pierwszej kolejności po wygranych wyborach? Ale jest tu druga sprawa, to sprawa wizji kraju, wizji państwa. W jakim kierunku powinniśmy zdążać, to się będzie przekładało na później politykę, ale to jest coś o wiele bardziej długofalowego. Czy dzisiaj powinno się powołać takie gremium, które by nad tym pracowało? Nie ma wątpliwości, że tak. Że powinno coś takiego zostać zbudowane. Przy czym no, trzeba odróżniać te cele takie bliższe, czyli co trzeba zrobić do wyboru, co trzeba zrobić w pierwszym okresie po wyborach i no, takie tworzenie, zbudowanie wizji, długofalowej wizji państwa i to byłby odpowiednik takich dyskusji, jakie toczyły się podczas tego konwersatorium doświadczenie i przyszłość. Ja myślę, że to jest jeden z podstawowych czynników braku demokracji w Polsce. To jest brak demokracji wewnątrzpartyjnej. Ja nie byłem nigdy w żadnej partii politycznej, ale pamiętam, co się działo za PZPR na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. To znaczy, tam był tak zwany centralizm demokratyczny. Najpierw to się tam wymyślano, natomiast ci członkowie partii, ja mówię o PZPR-ze, to oni przynajmniej spotykali się z kimś, przyjeżdżał Józefiak, tak? I on im tłumaczył, co tam podjęli. I pewnie oni nie po to im to mówił, żeby się o nich coś dowiedzieć, ale im tłumaczył, zanim zostało ogłoszone. No OFE. Nie będę mówił tutaj niektórych, tak? Ja wiedziałem, co się będzie działo, bo reforma tak zwana ograniczająca, byłem jednym z twórców.
W związku z tym tylko, że członkowie Platformy Obywatelskiej się o tym dowiadywali z gazet. A później nie zaproszeni mnie do tłumaczy. Mówię, ja? Trzymacie tam swoich działaczy. Nie, przychodzą, wam tłumaczą. A teraz, jak mówię, i teraz tak, są dwie rzeczy. Czy to jest cecha polska? I jeżeli... Ja nie mówię, żeby ci działacze Platformy w terenie mieli wpływ nawet, ale jak oni nawet są nieinformowani, oni się z gazet dowiadują o fundamentalnych rozstrzygnięciach. No teraz słyszymy o jakichś tam rozstrzygnięciach podatkowych, dopłatach do minimalnych wynagrodzeń, co tam jeszcze jakieś. A ci ludzie przecież to się dowiadują, jeżeli członek partii dowiaduje się o tym, co jego szef wymyślił w danej dziedzinie z gazet, a ten szef wymyślił, bo się spotkał z jakimś jednym albo dwoma doradcami albo kimś, no to tak naprawdę jego jedynym czynnikiem do tego, żeby tam działać, to jest start do jakieś stanowisko, bo on na program i na zmianę jego programu i na dyskusję programową w ogóle go nikt nie pyta, ani nie ma, tylko że czy to jest cecha charakterystyczna Polaków, czy to jest wymuszone przez PiS. Bo to jest tak, jeżeli mamy Putin kontra Unia Europejska, gdzie 27 państw, proces demokratycznego wypracowania i tak dalej, a ten mówi tak, tak, nie, nie, taktycznie jednowładztwo. No to jeżeli konkurent, czyli PiS, właściwie jest dworem, tak, i co szef zdecyduje, albo tam weźmie sobie pięciu ludzi, co oni zdecydują, i przecież też ci posłowie, tak to już nawet nie mówią, posłowie nawet nie wiedzą, co dzisiaj będzie w programie, bo jest podniesienie ręki, wrzutka, oni się dowiadują i tam jest trzech, którym ewentualnie się przekaz dnia powie tym, co wystają przed mediami. No to wtedy druga partia, żeby była równie efektywna, to musi zacząć przyjmować tą samą metodę, scentralizować i tak działać efektywnie. To jest jedna rzecz, czyli czy to wymusza na polskim systemie partyjnym PiS, bo ja uważam, że w znacznym stopniu wymusza, a druga rzecz, to wymusza zmiana sposobu komunikowania się ludzi. No przecież jednego dnia ktoś rzuci i mamy główny temat, tak? Temat dwórki prezesa, KNF, afera, gdzieś tam i tak dalej. I media przychodzą i mówią, wie pan to powiedział, że pan jest głupi, pan się nadaje do usunięcia, co pan na to? Dawniej, to od momentu, kiedy był problem, a Churchill sobie wypracował przemówienie, mijało tydzień, a od chwili, kiedy on to przemówienie wygłosił, do czasu, kiedy się społeczeństwo brytyjskie o tym dowiedziało, to jest miesiąc. Bo najpierw nie było radia, później było radio, nie wszyscy mieli gazety, przeczytali i tak dalej. A teraz to jest błysk, więc to jest w ogóle sposób funkcjonowania wewnątrz partyjnego, jak to będzie działało, nie wiem, ja na to odpowiedzi nie mam. Wiem jedno, no też państwa, jak są w Platformie, to państwo wiedzą, czy jakakolwiek dyskusja jest programowa. No a jak na przykład przywrócić demokrację i praworządność w Polsce po wygranych wyborach? Było jakiekolwiek spotkanie w Platformie na ten temat? Pewnie szef Schetyny z jakimś doradcą, jeżeli tak, nawet na dobór doradców. Jest nawet zespół międzypartyjny. Jest, tak? No dobrze. Proszę bardzo, ktoś z Platformy nie wymieni nazwiska z Łodzi. Ale jest w świadomości, no, taki zespół istnieje tylko wtedy, kiedy zaistnieje w świadomości społecznej. Nie, system partyjny w Europie inaczej kompletnie, w sposób funkcjonowania partii, żeby była sprawa jasna. To nie jest tak, że tak musi być. No bo Stany Zjednoczone funkcjonują i tam ani partia demokratyczna, ani partia republikańska nie ma tego. Tak, w ogóle nigdy nie było czegoś takiego, że jakaś niebotyczna ilość członków, jakieś tam 600 tysięcy w SPD w Niemczech, dyskusje programowe, bo to się wszędzie zmieniło. Właśnie ze względu na sposób komunikowania się i tak dalej. Ja bym o długoletnich programach to za bardzo nie mówił, tak? Dlatego, że się horyzont. Ja byłem prezesem Powszechnego Towarzystwa Ekonomicznego. I ja zawsze mówiłem tak, i wszyscy, którzy zarządzali aktywami. My jesteśmy inwestorami długookresowymi. Czyli wszystko powyżej 3 miesięcy mnie w ogóle nie interesuje. Proszę wyobrazić sobie, jeżeli spółka jest na giełdzie, to się pyta prezesa i zarząd o decyzjach, które wpływają na ceny dziś, jutro i pojutrze. A nie tam, co on będzie myślał przez 20 lat. Co mi z tego, że on ma świetlane pomysły, jak ceny akcji spadają, który jak jestem właścicielem, to dziękuję mi za taki zarząd, tak? W związku z tym horyzont podejmowania wszelkich decyzji planów się skrócił, a potrzeby życia powinny go wydłużać, więc to jest drugi sposób komunikowania się. Moim zdaniem system partyjny w Polsce bardziej zaczyna naśladować amerykański, to znaczy, że zaczyna to być powszechne ruszenie przy wyborach. W Stanach ja nie słyszałem, żeby były dyskusje programowe wewnątrz partii demokratycznej czy republikańskiej. Zresztą są lepsi specjaliści, ja tylko z mediów wiem.
Więc też, żeby nie było tak, że ja chcę porównywać to, co się dzieje teraz w naszych partiach, do tego, co było 20 lat temu, bo to nie jest tak, że jest inaczej. Nie ma tego czegoś takiego, demokracja wewnątrz, ale też, no i poza tym sprawy są o wiele bardziej skomplikowane. No co mamy dyskutować z 600 tysiącami ludzi na temat polityki klimatycznej i co odwali, jak miks energetyczny zmienia, to są bardzo skomplikowane. Albo na temat systemu emerytalnego i OFE. One się niesamowicie technicyzują, profesjonalizują te problemy, wymagają ogromnej wiedzy, czyli coraz więcej wiedzy ekspertów. Stąd powstało pomysł uniezależnienia polityki pieniężnej od sektora politycznego. Wybierzcie sobie tych ludzi od polityki pieniężnej, specjalistów, ale później do widzenia. To jest zbyt specjalistyczna wiedza, żeby się ktoś tym zajmował. Zresztą jak się rzuca specjalistyczny bardzo ustawę, to proszę sobie posłów spytać, czy oni mają jakiekolwiek pojęcie, na czym oni głosują. Ale tak jest. Natomiast dobrze by było dyskutować, jak w tej sytuacji zachowywać mandat do przekazywania pomysłów programowych, jak w ogóle, jaki jest pas transmisyjny do członków, jaka jest ich rola, co oni mają robić, tak? To ma być jak ma demokracja działać. To ma być demokracja. Co, jak w tych nowych warunkach ma funkcjonować, tak? No, jak chyba wszyscy oglądali, polecam Brexit obejrzeć sobie, bo to jest problem większy niż demokracja, tak? Że ludzie dostają wrzutkę, papież Franciszek wysłał serdeczne pozdrowienia do Trumpa na tam dwa dni przed wyborami. Ja tutaj za chwilę przekażę głos, ale sam chciałbym powiedzieć no krótko o takich dwóch, może trzech kwestiach. Po pierwsze, rzeczywiście widzimy presję aktualnych zdarzeń, tego co się dzieje i kwestie właściwych reakcji na to ze strony partii. Pytanie oddzielne jest, kto tworzy te problemy, prawda? No bo mówiło się, że przez długi czas to PiS wyznaczał jakby bieg zdarzeń, a opozycja reagowała tylko. Teraz już nie jest tak. To jest oddzielny problem, ale jest jednak olbrzymia różnica i to trzeba widzieć między funkcjonowaniem Platformy a PiS-u. To są zupełnie inne partie. Działam w ramach klubu Platformy, bo nie jestem członkiem Platformy, ale to są zupełnie inne byty również z politycznego punktu widzenia. Pan poseł Grabarczyk powiedział o tym takim międzypartyjnym zespole, ale ja mam zaszczyt być członkiem gabinetu cieni i tam regularnie przy okazji omawiania, spotykamy się regularnie, przy okazji omawiania rozmaitych projektów mówi się o długofalowej polityce w danej sferze. Więc to nie jest tak, że jest to jedynie kwestia bieżącej reakcji. Poza tym myślę, że z jednej strony gotowość takiej dużej liczby osób zaangażowanych w działalność polityczną pokazały wybory samorządowe. Mobilizacje, ale także te działania, które pokazywały konkretne cele i konkretne rzeczy i to się działo przecież w o wiele szerszym zakresie niż tylko no, sama, jak pan doktor powiedział, góra partii. Nie, to była rzecz powszechna, znacznie zresztą wykraczająca poza Platformę. Więc to takie są moje uwagi, ale tutaj
tutaj miałem zgłoszenie do... Myślę, że nawet to można rozbudowywać, prawda? Ja o pewnych rzeczach nie mogę powiedzieć, bo mówię, to nie jestem członkiem zarządu, prawda? Nie, ale tu choćby na forum tego gabinetu cieni, to ja widzę. Może można by było powiedzieć, że on powinien być, że komunikacja na temat jego działań powinna być szersza. Na przykład no, są także nasze projekty. Niedługo mam nadzieję, że będzie słychać także o projekcie z mojej dziedziny, to duży. Więc no tak to będzie wyglądało. Bardzo proszę. Jeszcze tylko jedno zdanie chcę powiedzieć. To jest cecha charakterystyczna dotycząca nie polskiego systemu politycznego, partyjnego, tylko całej Europy. Tak? Bo tak jak ten amerykański tak bardzo nie ewoluuje, chociaż Tea Party dawniej było nie do pomyślenia, żeby powstało, tak teraz proszę popatrzeć, co się dzieje w Niemczech, nie mówiąc we Francji. No jeżeli wychodzą te żółte kamizelki, też można dyskutować wewnątrzpartyjnie, że partie zostały prawie że zniesione. Jak można teraz mieć czas na dyskusję wewnątrzpartyjną? Ilość problemów, które są domeną państwa, nieporównywalnie wzrosło, bo się świat skomplikował. Tak zwane te bieżące wydarzenia, one, ich było mniej w zakresie państwa, bo mniej się zajmował i one o wydarzeniu się wpływa na elektorat, jakby elektorat wie, że to wydarzenie się zdarzyło. No to teraz się po trzech minutach wie elektorat, tak? No i na przykład ta zbiórka 16 milionów. Przecież to owszem żadnego wpływu nie miało, tylko zajmę. Przyszła Krawcowa, powiedziała, że to zbierajmy i co? I dwa dni 16 milionów. Internet i tak dalej. W związku z powyższym to jest w ogóle dyskusja, jak będzie działała demokracja, system polityczny, czy przez partię, czy nie. No bo w niektórych krajach on się zmienił. We Francji można powiedzieć, że wszystkie te stare partie właściwie ich nie ma, tak? A nowa powstała już jej prawie też nie ma, ale to co powstała dwa lata temu. Włochy i tak dalej, tak? Także to jak się porównuje do tego, co było dawniej, no to musi zupełnie inaczej działać, ale wydaje się, że tutaj też są inne oczekiwania, to znaczy, tak jak mówię, te systemy będą zbliżone bardziej do amerykańskiego. Znaczy ja będę, nie wiem, głosował na platformę, dlatego że ja mam taki pogląd, taki mam światopogląd, taki mam sposób na funkcjonowanie polityki i tak dalej, mam zaufanie ludzi, do którego to robią, ja na przykład nie wymagam, żeby ktoś ze mną rozmawiał i dyskutował. Może inaczej, żeby nie wiem jak ze mną nie dyskutowała dowództwo Platformy, to na pewno nie będę głosował na PiS. Celu taki techniczny, żeby to nagrane było. Myślę, że no, po tej dyskusji nad gospodarką doszliśmy do drugiego obszaru polityki siły partii. Nie chciałbym głębiej wchodzić w ten temat. Wydaje mi się, że dziś problemem jest może to przekazywanie na niższe szczeble tych aktywności, tego co się dzieje wyżej, jak pracują zespoły, jakie tam są wypracowywane idee, bo poza tymi zespołami media nie podchwytują tych tematów i wiedza niżej jest bardzo mała, a to też sprzyjałoby aktywności tej szerszej rzeszy członków partii, którzy mieli okazję spotkać się z kimś, kto mówi o tych dyskusjach, przekazuje ideę, jednocześnie zadaje im jakieś pytania i zbiera opinie. Tego dziś na pewno potrzeba, jesteśmy w roku wyborczym, może jest to jeden z dobrych sposobów, by aktywizować ludzi, bo trzeba będzie iść do urn, oddać głos i dobrze, żeby ta rzesza była jak największa. Drugi temat to konserwatorium, o którym wcześniej mówiono, które funkcjonowało, które przydałoby się pewnie też dziś. Myślę, że tu w Łodzi regionalnie, tak analizując możliwości organizacyjne, patrząc na byłego rektora uniwersytetu, może obecny rektor powinien być sprowokowany do tego, aby właśnie w gronie kilkunastu osób zaproszonych przez siebie prowadził takie dyskusje o problemach i o tym, jak je można próbować rozwiązywać, co proponować i oceniać działalność tu regionalnie, co jest potrzebne w Łodzi, co jest potrzebne w województwu, co jest potrzebne w Polsce. A wracając trochę do meritum, bo
za chwilę wybory europejskie, później wybory parlamentarne. Zostaliśmy trochę uzbrojeni w wiele szczegółów na temat tego, jak się źle dzieje w Polsce, w polskiej gospodarce i ekonomii. Wracamy trochę do tego wątku Polska w Unii. Ale chciałem spytać o euro. Czy pan doktor widzi w ogóle szansę na euro i na wejście Polski do strefy euro? Pod jakimi warunkami? A jeśli już, to co to euro miałoby nam dać jako mieszkańcom tego kraju, Europy i być może w przyszłości właśnie strefy euro? Nie, pamięć nie myli, nie był pan zwolennikiem przystępowania Polski do strefy euro. Z drugiej strony dziś w tej pierwszej części wykładu przedstawił pan, jak wiele pozytywnych zmian i dotyczących systemu prawnego i pewnych praktyk w świecie gospodarki zawdzięczamy przystąpieniu do Unii Europejskiej. Mamy nowe doświadczenie tych nieszczęsnych 3 lat. Dewastacja systemu prawnego, dewastacja systemu gospodarczego, odejście od tych praktyk, które obserwowaliśmy wcześniej. I pojawia się pytanie, czy w kontekście tych doświadczeń to wstrzymywanie się z tym jeszcze jednym krokiem, by mocniej integrować się ze wspólnotą europejską, nie było błędu. I jeszcze jedno pytanie uzupełniające. Dziś ta kwestia staje w debacie publicznej. Pojawiają się liczne wypowiedzi, także gdy chodzi o środowiska polityczne. Jest próba wywołania takiej dyskusji przez polityków Platformy Obywatelskiej. Jak argumentować, aby przekonać szeroką opinię publiczną, że to jest krok we właściwą stronę? Bo ja uważam, że potrzebna nam jest ściślejsza integracja, no w tym wejście do tego ekskluzywnego klubu, który posługuje się jedną walutą. Pan poseł Grabarczyk poruszył temat, który bardzo ściśle się łączy z tym, czy to doświadczenie przyszłych demokracji wewnątrzpartyjna. Jak się niesamowicie, to jest tak, dyskusje i problemy się niesamowicie profesjonalizują, a jednocześnie nie profesjonalizuje się odbiorca tej dyskusji. Proszę zwrócić uwagę, że najwięcej populizmu i zmian mamy w krajach o najniższym poziomie edukacji. We Włoszech jest jeden z najniższych poziomów skolaryzacji wyższej w Europie. Znajomość języków, w ogóle to jest ciemnogród europejski. Zdecydowanie najlepiej jest w Skandynawii. I tam też są zmiany, no bo te zmiany populizm, nacjonalizm i tak dalej z różnych względów wynikają nie wewnętrznych, tylko procesu globalizacji, zanikania klasy średniej. Tak. Są najróżniejsze poziomy, one wszystkich dotyczą. Również Szwecję, Danię, mówię o tych krajach, tak? Norwegia to jest specyficzny kraj. I wszędzie one, ale te kraje są najmniej tym dotknięte. Czyli widzimy ewidentnie, że kraje o najwyższym poziomie edukacji, najwyższym poziomie partycypacji obywateli w rozwiązywaniu problemów, a to jest jednoznacznie, jak one są, jak czym wyższy poziom edukacji, tym jest wyższy ten poziom partycypacji, no to one są mniej dotknięte tymi ogólnoświatowymi czy tam problemami z zachodniego świata w każdym razie. I to samo jest z wejściem do strefy euro. Tu mamy dwie rzeczy. Czy ktoś jest, bo jest tak, czy wejść, czy nie, no to mnie się wydaje, że w ogóle dyskusji nie ma. Polacy zdecydowali, że wchodzimy, bo w referendum, ja nie wiem, czy oni świadomie zdecydowali, czy nie, to jest inna sprawa. Formalnie zdecydowali. Czy ktoś tam czytał się, wczytywał, że mamy wejść, a kiedy, a na jakich warunkach. Ja byłem za, przeciw,
mogę ja bym trzy razy przeciw to najmniej. Bo ja nie mówiłem o tym, czy wejść, czy nie, tylko kiedy. No przecież nie wchodzi się, jak mnie zapraszają znajomi, ja mówię, nie, nie pójdę po coś. Ale później mówię, dobrze, idę. Nagle w trakcie się okazuje, że tam jest pożar i wynoszą dzieci płonące. No to ja mam ich odwiedzać w tym czasie? W związku z powyższym trzeba wiedzieć, o czym rozmawiamy. A proszę zobaczyć, jaki jest przekaz. No przecież ja mogę Państwu powiedzieć, co zostanie z całego urzędowania pani premier Szydło. Wam się te pieniądze należały i premier. I to w ogóle ona zniknie, tylko będzie z tego pamiętana i media będą to pokazywały. W ogóle nie będzie zwracał uwagi. Ja później też tak dyskusję przeprowadzę. Mówię tak, nie ma znaczenia, co ja powiem, tylko czy ja byłem za, czy przeciw. Mało tego i to zostanie utrwalone. To przecież głupota. Mamy dwie rzeczy. Unia monetarna została, żebyśmy wiedzieli w ogóle, jak to powstało. Unia monetarna powstała jako rozwiązanie polityczne. Francuzi łazili do Niemców i prosili o tą Unię przez kilkadziesiąt lat. Niemcy mówili nie, bo nie będziemy na was płacić, weźcie się do roboty, w skrócie. Natomiast jak przyszło do zjednoczenia Niemiec, to Niemcy przyszli do Francuzów po pomoc. A Francuzi mówili tak, a Unia monetarna, dobrze, to macie. Tam były tylko warunki rozwiązane. Przecież 3% deficytu finansów publicznych maksymalnie, a dlaczego nie 2,5, albo dlaczego na 3,5? Dwóch prezydentów, premier, kanclerz i prezydent ustalili to w pałacu pod Paryżem. Wiódź ślepy kulawego, dobrze im siedział. Przecież ani jeden nie wiedział, dlaczego trzeba, ani drugi 2,5, ani chce po prostu wziąć. Tak? Więc niekiedy jest tak, że trzeba podejmować po prostu decyzję. I mamy tutaj, to było rozwiązanie polityczne. Proszę zwrócić uwagę, nikt, nawet specjalistów nie zwracał na to uwagę. Wspólna strefa walutowa powstała po to, żeby zwiększyć poziom aktywności na tej strefie. To jest dokładnie, wypisz, wymaluj to z globalizacją. Globalizacja wyniosła do prezydentury, do prezydenta Trumpa, bo upada klasa średnia, cała klasa przemysłowa, białych mężczyzn i tak dalej. Tak, w związku z tym oni się redukują, ich pozycja społeczna, tak jak u nas w pozycji i tak dalej, spada. No to trudno, żeby oni nie mówili, że źle. Ale czy ktoś mówi, że na skutek globalizacji Stany Zjednoczone się będą bogaciły? Na skutek globalizacji kula ziemska się będzie gromadziła. Jeżeli 300 milionów Hindusów i 400 milionów Chińczyków się wzbogaci, to jaki to jest problem, żeby się 20 milionów dla świata, żeby się 20 milionów Amerykanów spauperyzowało, albo żeby wolniej różnym poziom życia? Żaden. Ale dla polityki i społeczeństwa amerykańskiego ma ogromne znaczenie, tak? Bo tam jest trzęsienie ziemi. To samo Unia Europejska. Myśmy sobie nie zdawali wszyscy sprawy, że wspólny obszar walutowy, który zwiększa poziom aktywności w Unii Europejskiej, powoduje niesamowite przepływy wewnątrz Unii. Mamy bardzo, można powiedzieć, że ona perfekcyjnie działa, to Unia. Mamy bardzo silną spadek udziału przemysłu. Czyli dekoncentracja, nastąpiła silna koncentracja przemysłu. Mamy spadek udziału przemysłu w południu w Europie i wzrost Call Europe. Niemcy, Alzacja, Francja i tak dalej. Tak, tam jest powyżej 20%, a to spadło do 14%. No i rozwiązanie było proste. Po to jest wolność przepływu siły roboczej, że jak traci się pracy w Grecji, to proszę pojechać i robić samochody w Duisburgu gdzieś tam. Mówimy do Greków. Tak. A w Grecji będziemy jeździli na wczas. I poziom aktywności będzie wyższy. Tylko wszyscy zapomnieli o tym, że Grecy chcą nie mówić po niemiecku ani po angielsku, mają prawo być leniwi, niekoniecznie muszą pracować, niekoniecznie chcą pracować w turystyce i się domagają, żeby im się poziom przemysłu i poziom życia nie spadł w Grecji. No to się nie mówi, to przyjść do Niemiec, bo już miał wyższy, tak? Jesteś obywatelem Europy. Czyli nie braliśmy pod uwagę skutków społecznych, narodowych i tak dalej. Czyli mobilność społeczna i polityczna ludzi jest nieporównywalnie mniejsza niż rozwiązania w gospodarce, które zostały podjęte w sposób polityczny. To samo jest z Polską. Znaczy, wejście do strefy euro wtedy, kiedy ona zaczyna mieć bardzo istotne problemy, było bez sensu. A ponieważ nikt od nas nie wymagał, żebyśmy weszli wtedy do strefy euro, przecież tak naprawdę zieloną wyspą byliśmy dzięki dwóm rozwiązaniom. Że dzięki temu, że mieliśmy płynny kurs walutowy, to jest podstawowa rzecz, tak? Jak złoty się z 3,80 w ciągu dwóch miesięcy do 4,40, no nie będę mówił cały wykład na ten temat, w różnych krajach zresztą pokazywałem. Jak to był największy absorber szoku zewnętrznego, tak?
Zresztą proszę zwrócić uwagę, że czy ktoś mówi, że się denerwuje ktoś w Nepalu, gdzie poziom życia jest o wiele gorszy niż na Sycylii? Nie, bo jak oni nie chcą pracować, to nie pracują, to najwyżej rupi tam jest, tak, nepalskie, w stosunku do innych się ma do słabiej, do widzenia i to jest absorpcja. Na godzinę masz coraz mniejszą siłę nabywczą za granicą, poza Nepalem. Masz coraz mniejszą siłę nabywczą poza Sycylią, w Niemczech i tak dalej. Nawet jak masz wspólną walutę, to nie. No musisz się szkolić, musisz mieć wyższą wydajność, musisz... Ja mogę powiedzieć co? I wtedy wszyscy czy coś chce, czy nie chce. A ludzie mówią, że to nie chce. A barierą jest płynny kurs walutowy. I teraz tak, czyli tak naprawdę, a tu mamy dwie rzeczy jeszcze. Jeszcze mamy bezpieczeństwo, czyli to jest to samo, co mówiłem. Czy lepiej zapłacić złoty 50 za prąd, będąc pewnym, że on będzie cały czas dostarczany, czy złotówkę, jak nam będą wyłączali co jakiś czas. To samo jest z euro. Czy lepiej mieć problemy, tylko że one mogą być bardzo duże, mieć problemy wtedy, kiedy będzie potrzebny ten absorber walutowy, ale być w strefie wspólnego bezpieczeństwa. Teraz wiemy, że ta strefa wspólnego bezpieczeństwa też zabezpiecza przed różnymi rozwiązaniami wewnątrz. Ja sam pamiętam, że ja mówiłem, że jestem dwoma rękami za Unię Europejską, chociażby dlatego, że będę miał Trybunał Sprawiedliwości dla jakiegoś palanta politykę w Polsce, albo że będę miał zewnętrzną obronę moich praw przed palantami politykami polskimi. I to działa. To samo by działało przy wspólnej walucie. Tylko wtedy było, po co mamy to robić, skoro teraz nie musimy, a teraz działa na naszą korzyść, że mamy walutę, ja wtedy byłem przeciwny. To były lata tam 2007, 2008 i tak dalej, 2009. No ale teraz się sytuacja radykalnie zmieniła. To znaczy poziom rozwiązań zabezpieczających przed kryzysami w strefie euro wzrósł niepomiernie, tak, tam wspólny nadzór bankowy i tak dalej, nie trzeba mówić. No budżet, chociaż teraz będzie odwrót od tego we Włoszech, przecież od tych wszystkich rozwiązań, które... Natomiast potrzeba polityczna wzrosła. No i teraz wracamy do tego, co rozmawialiśmy. Gdybyśmy mieli teraz sobie wyobrazić nawet ten centralizm demokratyczny, że teraz to ktoś tam w Platformie czy w Koalicji Obywatelskiej wymyśla, że to wejdziemy, no i zaczyna się dyskusja. Zanim doszło do tej dyskusji, a ten to powiedział to, a na tej stronie to nie mają wewnętrzny dokument, już by był w gazecie, w internecie, pan niech powie co, zanim by doszło do dyskusji, to już byłoby przedmiotem napaści na te elity, czy tam ten klub dyskusyjny, że on zrobił coś i coś, i byłoby sprzedawane zupełnie inaczej niż przesłanki jego stworzenia, niż to, jak Platforma chciała dyskutować wewnątrz. Czyli no mamy zupełnie, teraz będzie inny kompletnie sposób kontaktowania się władz, elektoratem. Mnie bardzo odpowiada to. To jest, my mamy nowoczesne rozwiązania, tak? Akcja Demokracja. Nie wiem, czy państwo są. No to jest perfekcyjna rzecz. Ja dostaję, tam jest generator liczb losowych. Nie no, 30 tysięcy ludzi, tak, czy 20 parę. On generuje próbę losową co tydzień, czy to dwa tygodnie. Do tej próby losowej są wysyłane pytania. Czy chcesz, żebyśmy się zajmowali tym? Ja to wypełniam, ale nie wiem, co jakiś czas na mnie trafia. Ale ja nie wiem, kto się tym zajmuje, tak? Ale to jest... Proszę, nie. No ja jestem, więc... To zapytam, jak to zrobić. No, to zostaje i tam są ankiety. Czy na przykład, czy Akcja Demokracja ma się zajmować miksem energetycznym, czy się ma prawami mniejszości seksualnych zajmować, czy się ma tym, tak, nie i tak dalej, tak? No i, ale nawet... Akcja teraz przy zabójstwie, przy morderstwie i ten baner na moście. To wszystko było w ciągu 5 minut bez żadnych struktur zrobionych i to było skonsultowane. Ja dostałem pytanie, czy mamy to wywieszać, czy nie. Ja nie jako jakiś tam funkcjonariusz, jako zwykły człowiek, bo dostaję ankietę do wypełnienia. Jakoś to wpływa, więc sposób komunikowania się musi być kompletnie zupełnie inny. Natomiast my musimy też zrozumieć, że szybkość reakcji reprezentantów naszych politycznych musi być taka, że nie ma czasu na konsultowanie się. Oni się powinni konsultować w inny sposób z członkami, moim zdaniem w sposób internetowy, tylko że wtedy nie ma dyskusji, bo wtedy jest ankieta, a nie dyskusja, tak? Ja wtedy się dowiaduję, co ludzie myślą, ale nawet oni nie wiedzą, po co ja to pytanie zadałem, jaki był mój, no jest ograniczone dyskusja. Więc jeżeli chodzi o strefę euro, czy wejść, czy nie, oczywiście, że powinniśmy wejść do strefy euro teraz jak najszybciej ze względów na to, że ona jest nieporównywalnie lepiej zorganizowana niż była dawniej, chociaż teraz będziemy mieli, nie będę mówił,
się osłabiało akurat do dolara, bo największe problemy będą z euro. Ona jest nieporównywalnie lepiej zorganizowana niż była dawniej i wejście do nich daje nam coraz większą gwarancję bezpieczeństwa. Takiego nie tylko ekonomicznego, ale bezpieczeństwa granic chociażby. W związku z tym powinniśmy oczywiście wejść. I teraz tak, ja przy otwartych funduszach emerytalnych pamiętam, jak zrobiłem pretensje, ale pan był za, ja tam nie byłem aktywnym człowiekiem przy wprowadzaniu, tak? Ale wtedy się opowiadałem za tym rozwiązaniem. A później po jakimś czasie byłem główny, który powiedział, bo, tylko proszę państwa, jeżeli przyjmowaliśmy założenie, bo w ogóle bez prywatnych, musiałbym, kto to wymyślił, tak? W ogóle wymyśliło trzech Amerykanów w biurze systemu emerytalnego Banku Światowego. Bank Światowy w ogóle przepraszał, stworzył to biuro, przepraszał za swoje głupie pomysły. Są doktoraty, to na Yale, na Harvardzie, jakie to było idiotyczne rozwiązanie, ale ono nie było aż tak bardzo idiotyczne, bo ono te propozycje dotyczyły głównie Europy Środkowo-Wschodniej, bo mówi tak, normalnie to jest tam podwójne opodatkowanie pewnej generacji. Płaci w systemie repartycyjnym na starsze pokolenie, a drugi musi płacić po to, żeby stworzyć filar kapitałowy, który nie daje większych emerytów, tylko ponieważ cykl koniunkturalny jest inny niż cykl demograficzny, to, że tak powiem, jest lepsze resorowanie samochodu. On nie jest bardziej bezpieczny, czyli to nie jest tak, że on nie uderzy w drzewo, tylko się lepiej resoruje. Jak mamy teraz podwójny podatek emerytalny płacić jedno pokolenie po to, żeby następne miały lepsze resorowanie, to na Boga. Kto się na to zgodzi? Ale u nas nie trzeba tego było robić, bo mieliśmy majątek z prywatyzacji. Nikt mi tu ktoś stanie i powie, Piotr pamięta, kto wiedział, ile tego będzie dochodów z reprywatyzacji. Wtedy były 4 spółki na giełdzie, wtedy było chyba z kilkanaście, jak powstawało OFE. Nie był sprywatyzowany sektor bankowy prowincji. Jakie miały być dochody z prywatyzacji do OFE? Dwa, ile ludzi się miało zapisać do OFE? Bo to było nie nowe pokolenie, 50, 40 czy 80%. No i teraz tak, też żebyśmy nie zadawali sobie pytania takie, że jeżeli ja w danym momencie, ja jestem, przepraszam, również od zarządzania, bo byłem prezesem przez wiele lat, ja nigdy nie wracam do tego, ja nie będę nigdy rozmawiał z nikim na temat polityki pieniężnej, a nasza rada zrobiła rewolucję, upłyniła kurs, prowadziła stopę, ja nie będę z nikim na ten temat rozmawiał. Nie chcę pisać doktoraty i pracę magisterską. W danym momencie rozpatruję wszystkie czynniki i stwierdzam, że to jest najlepsza decyzja, trzeba ją podjąć. To wracanie do tego, czy to był błąd, to w ogóle jest błąd metodologiczny, bo ja oceniam tą sytuację z punktu widzenia wszystkich wydarzeń, które nastąpiły po tym czasie. Ja z geniusza mogę zrobić głupka. Nie, to jest dyskusja na temat powstania Warszawy. Tak. No właśnie, oczywiście. No był moment i w tym momencie to było najlepsze. Przecież ja mogę głupków ze wszystkich najwyższych, Einstein był mądry. No to popatrzmy się na dorobek fizyki obecnie. Przecież głupoty na wypisy, prawie wszystko zostało obalone, można powiedzieć. Już tam nie mówię o budowie atomu. W związku z powyższym zadawanie takie pytanie, że ty byłeś wtedy przeciw, a po co na ten temat? Ja wtedy w tym wywiadzie pytałem, a pan zmienił zdanie. Mnie to tak zdenerwowało. Powiedziałem, wie pan co, bo byłem głupi. No słuchaj, markował. I tytuł był, bo byłem głupi, taki duży był tył. I każdy mówi, słuchaj, nie używaj takich słów, bo ja skrót myślał, a wszyscy powiedzieli, ale głupi i tak dalej. To jak jest głupi, to pewnie teraz też jest głupi, to nie można go czytać. Więc żebyśmy, no ale to też pokazuje, jak informacje wpływają natychmiast, wszyscy obywatele i członkowie partii wymagają natychmiastowej reakcji władzy. Ja muszę powiedzieć, że i tak podziwiam posłów i głowy przedstawicieli partii, że jest po 15 minutach, on wychodzi, musi coś powiedzieć. Jaki jest czas na konsultację? A niekiedy to są kamienie milowe w ocenie partii politycznej. W związku z tym to się wszystko zmienia i oczywiście, jak teraz ludziom wytłumaczyć, że ja byłem przeciw? Nie. To jestem cały za wejściem oczywiście. Jak tłumaczyć, że to jest ten moment? Powiem tak, niestety, naprawdę, przepraszam bardzo, jeżeli się nie udało wytłumaczyć panu Petru, dlaczego trzeba było zlikwidować doktorowi nauk ekonomicznych OFE, no to ja nie będę tłumaczył, dlaczego mamy wyjść do strefy przeciętnemu człowiekowi. Ja się poddaję, to jest pana posła obowiązek. Ja ci mogę pomóc, tak. A to nie jest takie łatwe. Czy to można? To jest właśnie dyskusja, jak działa to. Drogi Cezary, to nie jest takie proste. Bo ja ci teraz, jako adwokat z diaboli, powiem tak. Przed chwilą tutaj kolega Gawłowski powiedział, że Sitko. Najbardziej wykształcona część Europy to społeczeństwa skandynawskie. Nie będą do euro. Mają koronę szwedzką, koronę duńską. No to jak? Oni są mądrzy czy głupi? Ale Finowie. Ale nie mają granicy z Rosją. No,
Nie, chodzi o to, że to nie jest takie proste. To nie jest takie proste. Przykład tych właśnie Skandynawów, którzy jakiś swój rozum mają. Ale jakiś swój powód mają. Tak? Mogą mieć jakąś skazę. No tak, oczywiście. Tak jak my. My to mamy skazę. Bardzo proszę, kto z Państwa jeszcze? Proszę bardzo. Ale jako przykład, jeszcze posłowie powiem, absolutnie powinno być to wpisane do programu Platformy. No to jest też tak, to co ja mówię o tej spirali. Przecież żeby Platforma doszła do władzy, Komitet Obywatelski Zachodni, żeby doszedł przeciwnik polityczny PiS-u do władzy, to musi mieć poparcie. Jak teraz weźmie sobie ekspertów, nie polityków, tylko ekspertów i mu napiszą program, to jak ja ten program dam w wierchuszce Platformy, to im życzę powodzenia w zbieraniu punktów. Dlatego ja jako ekonomista, dlatego proszę zwrócić uwagę, dlaczego doszło do silnego konfliktu, no po imieniu z Leszkiem Balcerowiczem, który powiedział, że on mi nigdy nie poda rękę. Powtórnie mi teraz chciał podawać, teraz już ja nie chcę. Dlatego, że on przecież była Platforma krytykowana, że idzie za bardzo na lewo, że konsoliduje przedsiębiorstwa, że za bardzo nie dba o deficyt i tak dalej. Trzeba wyobrazić, żebyśmy prowadzili politykę, którą sugerował Leszek Balcerowicz. No to byśmy mieli teraz nie 37% PiS-u, a 73%. I teraz ja zawsze mówię po to, żebyśmy za parę lat byli o wiele dalej Leszku niż ty sobie wyobrażasz. I gdzie jesteśmy? Czasem robić mniej, to znaczy dawać więcej. Przysłuchuję się temu, o czym rozmawiamy i się zastanawiam, że rozmawiamy o rzeczach, które są najbardziej ważne dla tych, których tutaj nie ma. To znaczy dla dzieci i młodzieży, bo to, jak się Polska będzie rozwijała i co z niej w perspektywie wyniknie, to będą oni przede wszystkim odczuwali i właściwie wejdą w taki świat, jaki my im zdołamy przygotować. I zastanawiam się nad tym, jaka w ogóle wiedza ekonomiczna może istnieć w głowach obecnej młodzieży, uwzględniając bałagan w systemie edukacji, w tym, że oni właściwie porozumiewają się wyłącznie w bardzo szybki sposób za pomocą internetu, w głębsze dyskusje ekonomiczne w ogóle nie wchodzą, a ześlizgują się pomału z rozmowy ze słowa pisanego i mówionego na pismo obrazkowe. Więc wydaje mi się, że spójrzmy na to, co trzeba zrobić, żeby ich ostrzec przed konsekwencją tego. Nie można tutaj wchodzić głęboko w zagadnienia poważne, ekonomiczne, bo chyba się nie dotrze masowo do młodzieży w ten sposób, ale ostrzec przed niebezpieczeństwem, jaki grozi ekonomicznie temu krajowi w świetle tego, co się w tej chwili dzieje i marnotrawstwa czasu, jaki w tej chwili następuje, to ostrzeżenie powinno od nas wyjść do młodzieży i to przed wyborami, jakie będą miały miejsce, bo zważmy, że w odpowiednim momencie, wtedy, kiedy młodzi ludzie byli zainteresowani przyszłością i wzięli udział w głosowaniu, skutki były takie, jakie były w wyborach przed 10 laty. A w tej chwili istnieje niebezpieczeństwo, że oni w ogóle będą stali z boku, chyba że się do nich dotrze za obrazem emocjonalnie przekazanym, obrazem niebezpieczeństwa ekonomicznego, jakie grozi temu krajowi wtedy, kiedy oni będą żyli i kiedy oni będą dopiero odczuwali skutki tego, co my im przekażemy. Jest, to było chyba pod koniec lat 90. czy na początku 2000. Do Warszawy przyjechał John Taylor, laureat ekonomicznej Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii i miał takie wystąpienie, ja byłem supportem, jak taki polski wschodzący zespół chodzi
No i ja powiedziałem, że tam podsumowałem, nie chciałbym mieć 2 lat wtedy. I on przecież powiedział, że jemu się ta wypowiedź bardzo podobała, bo niekiedy przychodzi na ręku wtedy ze swoją 3-letnią wnuczką i mówi, że nie chciałbym mieć na jej miejscu. Proszę zobaczyć, oni przejmują świat w największym poziomie zadłużenia publicznego w historii. Przejmują świat w najbardziej wyczerpanych zasobach naturalnych, najbardziej zniszczonym środowisku zanieczyszczonym. Wszystko jest przed nimi. To jest tak, jak ja mówię, że dobrze już było, tak jak mówię o transformacji pokoleniowej, to już dobrze było. Przez cały system emerytalny, przez odpis Marka został, był oparty na tym, że jest wzrost naturalny. Jak nie ma wzrostu naturalnego, to koniec systemem emerytalnym. Jest faktem, że z 7 miliardów ludzi tylko 1 miliard ma ten system emerytalny, więc, ale trzeba pamiętać, że to nasze pokolenie, to w ogóle mówić o różnicach międzypokoleniowych to jest jednak poszczególny kraj, bo chyba nie ma drugiego takiego pokolenia na kuli ziemskiej jak moje w Polsce, że ja przeżyłem z totalitaryzmu do demokracji, z braku możliwości podróżowania i z niebotycznego awansu ekonomicznego, też na sprywatyzowany majątku. Przecież każdy Polak dostał mieszkanie prawie, tak? Za darmo, no, 5-7 tysięcy. A ci młodzi nie dostaną nic. Oni są już sprywatyzowani. Do nich jakieś tłumaczenie, bo to jest taki niupór, tak? No co z tego, że on ma pracę, jak on dostaje taką pracę, że nie może wynająć mieszkania i normalnie żyć, nie mówiąc o założeniu rodziny, więc jemu opowiadanie, a jeżeli chodzi o ochronę środowiska, to najlepszym dowodem to jest ta są rozwiązania międzypokoleniowe, bo takie tłumaczenie im o gospodarce to jest nic. Są rzeczy, które musimy dyskutować międzypokoleniowo. To jest system emerytalny i ochrona środowiska. No to proszę mi wytłumaczyć, dlaczego nasze pokolenie nie rozumie, że przejście od węgla na odnawialne źródła energii jest po to, żeby ci ludzie nie poumierali. No my w Polsce będziemy najmniej dotknięci, ale przecież te cyklony i huragany, które są, to jest bułka z masłem w porównaniu do tego, co będzie. Te susze i gwałtowność zjawisk to jest nic. W tamtym roku ONZ ogłosiło był rekord wszechczasów w historii w migracji ludności od miejsc całego zamieszkania. 60 milionów ludzi na świecie musiało opuścić swoje stałe miejsca zamieszkania z powodów klimatycznych. 60 milionów, ale za 10 lat to będzie 600 milionów. No i co nasze pokolenie robi? Wychodzi prezydent i mówi 200 lat mamy węgla, 200 lat mamy węgla, 200, tak, 200 lat mamy węgla, dopóki ja będę, no dzięki Bogu mam nadzieję, że zaraz już nie będzie. 200 lat mamy węgla, dopóki ja będę, to nie pozwolę, co to było, zamordować polskiego, zamordować polskiego, samo słowo, zamordować, tak byśmy to robili nie po to, żeby przeżyć, tylko żeby kogoś zamordować. Tak, on nie mówi, że to, zamiast bronić się i następnych pokoleń, to my mu, on mówi, że mordujemy, no to proszę bardzo, no niech to pokolenie im podejmie. A chcę powiedzieć, że w Polsce się rejestruje od 800 do 1 miliona samochodów rocznie. Z tego 80% ma powyżej 10 lat i to są diesle. I to wytłumaczyć proszę starszemu pokoleniu, dlaczego zabija własne dzieci, kupując 15-letniego diesla w Niemczech, tak? Dlaczego wydajemy pieniądze nasze, przecież to w Polsce już jest szczyt aberracji. Prowadzono politykę klimatyczną, żeby ograniczyć produkcję energii opartej na emitującej CO2, wprowadzono opłaty, bo to jest tak, mamy opłatę za węgiel, ale sobie przypomnę, dobrze, ale przy okazji tego węgla emitujemy CO2, to teraz płać za szkodzenie środowisku. Przecież jeszcze nie wystawiamy temu węglowi opłat za szkody zdrowotne, nie tylko z powodu CO2 i klimatu. Tak? Jak wprowadzimy, to się okaże, jak jest drogie. No to Unia Europejska powiedziała, dobrze, to wymaga dużych pieniędzy i czasu, to będziemy wam dawali darmowe uprawnienia do CO2. A co my robimy? A my 80% z tych pieniędzy, które dostaniemy na CO2, przeznaczamy na to, żeby zamrozić ceny tak, żeby nie uwzględniało szkodzenia środowiska, żebyśmy mogli dalej szkodzić. I to robi nasze pokolenie, bo przecież nie ale, młode. Ale brakuje, przepraszam, tej dyskusji właśnie o tym. Ale jeszcze jedno, akurat Łodziamin był w zarządzie Radia Z, nie będę mówił, co go znam, w Radiu Łódź, a był wiceprezesem i tak dalej, prawda? Radia Łódź, bo myśmy to zrobili wiceprezesem Radia Łódź. I ja mówię, on, przepraszam bardzo, od edukacji, jeżeli to jest telewizja publiczna, a moja jest od tego, żeby zaciekawiać i dawać rozrywkę, nie żeby edukować. Oni są od zarabiania pieniędzy. Do widzenia.
Okej. Okay. Ja mogę powiedzieć, proszę, zamiast chodzić do pracy, przejdźcie Państwo na pół etatu, a drugie 4 godziny przeznaczajcie na edukację ludzi na ulicy. Nie, nie da się ukryć, że kwestia energetyki i kosztów energii jest spektakularna. I to, że fala rośnie, było wiadome już w zeszłym roku, w maju, no, w maju. Dyskusji w przestrzeni publicznej, wypowiedzi zupełnie mało, jeżeli to tylko i wyłącznie na forach eksperckich. Ja nie słyszałem wypowiedzi opozycji. To, co zrobił rząd, to założył tylko znieczulenie czasowe na rok. I to jest skutek, a przyczyny były wcześniej. Dobrze, ale teraz jedna rzecz. Mamy gorszy problem niż w Polsce węgiel, bo to dotyczy tam 30 milionów ludzi. W Brazylii został wybrany prezydent, który powiedział, że będzie ciął z płuca. I on mówi, ja nie będę ciął. Ja nie będę ciął. To nie cała kula ziemska się zrzuci i płaci nam za to, że ja nie będę ciął. Jeżeli ja mam nie ciąć w interesie 7 miliardów ludzi, ja mam 200 na swoim terenie, niech 6 miliardów 800 płaci za to, żebym ja tego nie wyciął. Jak nie będzie płacił, to ja będę ciął. Proszę powiedzieć, żebyśmy wprowadzili podatek od lasów Rainforest w Brazylii. Nie każdy Polak płaci po 10 zł co miesiąc, żeby tam im dać pieniądze, żeby nie cięli drewna. Przecież pustym się w ogóle nawet nie wyjdzie z takim pomysłem. No dlatego mówię, że zależności na świecie tak się pogłębiły, a sprymityzowanie dyskusji w związku z komercjalizacją wszystkiego tak się zwiększyło, że to jest, o tym wróciliśmy. Coraz bardziej są skomplikowane problemy, które wymagają coraz głębszej dyskusji, a coraz mniej jest czasu. Kto to mówi o programach ekonomicznych? Przecież dawniej, ja pamiętam, że jako ekonomista to już mówiłem, że jak się lodówkę otworzy, to ja byłem w telewizji. Nie ma w ogóle żadnych programów, tak? Najpierw z TVN przeszło do TVN24, później z TVN24 do TVN Biznes i Świat, a teraz jest pół godziny dziennie w TVN Biznes i Świat. Nie ma w ogóle żadnych. Dlatego, że stwierdzili właściciele, że na tym kasy nie zarabiają. A oni nie są po to, żeby edukować polskie społeczeństwo, bo tutaj mamy system oświaty w Polsce, żeby edukować, a nie telewizję prywatną amerykańską, bo ona nie po to jest. No to teraz tak, to teraz my sobie jako obywatele powiedzmy, dlaczego wybieramy takich kretynów, którzy zamiast wprowadzić wyższy poziom edukacji, żeby uczyć o tym dzieci, to my wybieramy kretynów, które dzieci nie uczą, a wymagamy od prywatnej amerykańskiej telewizji, żeby za nas robiła ten błąd. Proszę Państwa, mamy tę godzinę, którą mamy, mamy jeszcze pewien krok, że tak powiem, bez Państwa, więc ja jednak proponuję, żeby skończyć, chyba że pół minuty, nie, to mi wygląda na sen, minutę i odpowiedź pana doktora. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję, Juliusz Góra. Ja mam krótkie pytanie, bo pan doktor był uprzejmy zasygnalizować negatywną perspektywę dla rynku najmu krótkoterminowego, mówiąc o konhotelach. Chciałbym, żeby pan doktor nieco rozszerzył tę swoją ocenę, te prognozy, w jakim one okresie mają się sprawdzić i rozszerzył ją na rynek najmu mieszkań w ogóle. Jednym zdaniem. No, my jesteśmy, że tak powiem, troszeczkę na prowincji Europy. Wystarczy popatrzeć, co jest na rynku w Europie, we Włoszech i tak dalej. A propos mówimy turystyki, jeżeli kraje, które się rozwijały dzięki turystyce i miasta, które się rozwijały turystyce, teraz mam broń Boże turystów, bo nas, to wystarczy pojechać do miasta, zobaczyć, jak wygląda centrum Rzymu. Proszę pójść na zakupy spożywcze. Czy ktoś widział w centrum Rzymu Rossmana? Przecież tam są tylko dewocjonalia, napoje, pamiątki. Dewocjonalia, napoje, pamiątki. Tak jest w każdym. Znaczy w centrach miast turystycznych handel i usługi zrobiły się nie pod mieszkańców, tylko pod turystów. Bo mieszkańców jest 100 czy 200 tysięcy, a turystów jest 10 milionów. I przychodzi taki mieszkaniec, bo ja mówię, zaraz pójdę za komu chodzę, i mówi, czy tutaj się nie da żyć? A ja tu mieszkam od 50 lat, a moi rodzice i dziadkowie tu mieszkali, ja muszę się wyprowadzić. Proszę popatrzeć się, co się dzieje z cenami nieruchomości. Zaczęło się od Doliny Krzemowej i San Francisco, później Seattle, najszybciej rozwijające się, Kopenhaga i tak dalej. To znaczy Manhattan, północny Harlem, tam jest nie 90% czarnoskórych, Afroamerykanów, przepraszam, tylko 50%. Tam jest bezpieczniej niż Łodzi, jak się chodzi, tak? I dlaczego? Dlatego, że tam jest takie ssanie ludzi o wysokim poziomie kompetencji i wynagrodzeń, że oni zaczęli się rozprzestrzeniać, w związku z tym ceny średnio, nawet na Brooklynie, wzrosły trzykrotnie w ciągu 10 lat.
No i jak ja zarabiam, powiedzmy sobie, jak ten wysoki specjalista zarabia 10 tysięcy dolarów, dla niego nie ma problemu, bo on teraz płaci 3 tysiące dolarów, ale tam pracowała sprzątaczka, kierowca, kelner i to od pokoleń mieszkali. Płacili po 700-800 dolarów za mieszkanie, a teraz płacą 3 tysiące i oni się muszą stamtąd wyprowadzać. I teraz dopiero wszyscy zobaczyli, co się dzieje, bo to są procesy, które się dzieją od 10 lat. Na razie nie ma żadnych rozwiązań. Bo jedynym rozwiązaniem to jest, gdzie ma pojechać. Przecież ogromna ilość napływała ludzi do San Francisco. 900 dolarów to kosztuje miejsce spania w pokoju. 900 dolarów to za łóżko się płaci w San Francisco. A dlatego się robią jak slumsy, się robią dzielnice z przyczepami kempingowymi. Więc to są problemy, które nastają. Koło hotel jest typowy przykład. Przecież jak ludzie mają oszczędności i nie mają stopy procentowej, której inflację pokrywa albo ledwo co, na giełdzie papiery spadają, no to szukają miejsca do inwestycji. Wtedy te mieszkania kupują nie po to, żeby tam znacznie inaczej rośnie i dział lubu. Dawniej się mieszkanie kupowało po to, żeby w nim mieszkać, a teraz rośnie udział mieszkań po to, żeby z nim inwestować. No, dlaczego mówię o kombo hotel? Dlatego, że to jest... Warszawa była w badaniach ankietowych hotelarzy jednym z nielicznych miejsc w Europie, ja nie wiem, bo wreszcie, bo tam pewnie małych krajów nic łatwiej nie ankietowano, gdzie hotelarze w ogóle się nie przeciwstawiali rozwojowi R&B. Żadnych nie było ograniczeń, bo one są, chociaż nie mówiąc o Berlinie, bo to tam to jest... Tam jest casting na wynajmujących mieszkanie. To znaczy wynajmujący mieszkanie, nie mówię R&B, tylko na dłuższy okres, robi casting. Mówi, ja przyjmuję ludzi, którzy chcą wynająć i casting będzie trwał 2 tygodnie. On sobie tam sprawdza, tego nie. I jest 10 chętnych na to mieszkanie, bierze jednego. A coraz więcej ludzi bierze R&B, no bo lepiej ilość turystów rośnie, bo tanie przeloty i tak dalej, i tak dalej. Trzeba pamiętać, co te tanie przeloty robią. Otóż. Krowy emitują więcej CO2 i metanu niż cały przemysł na świecie, a ludzie dalej chcą jeść wołowinę i nie zdają sobie sprawy, że zanieczyszczają jedzeniem wołowiny klimat, psują bardziej niż produkcją energii elektrycznej na węglu. Jest taka świadomość? Nie ma. I dalej jedzą wołowinę. No jest świadomość, ale nie jest, nie ogranicza spożycia wołowiny. I to samo jest z tymi kombo hotelami. No to i polscy hotelarze nie mieli nic przeciwko temu, bo te pytania były zadawane, bo w Warszawie właściwie dominowały 5-gwiazdkowe hotele. No w porywach 4 i do widzenia żadnych innych. One w ogóle były niekonkurencyjne. Ale w tym samym czasie, jak oni byli ankietowani, to już trwały budowy 3-4-gwiazdkowych hoteli, które teraz jakby... A te kombo hotele się rozwinęły. Nie było protestu hotelarzy, nie było problemu z wynajmem mieszkań. No to się buduje, no przecież no, na Odolanach. To ja mówię, no w ciągu miesiąca ma pan całe potężne bloki, które się, tak no nie mówię, co się dzieje. Zaraz będą protesty, oczywiście, że będą protesty, dlatego, że będą protestowali hotelarze, no bo nie po to budowałem hotel, żeby ktoś sobie o wiele, szczególnie, że te kombo hotele mają to do siebie, że na parterze mamy restaurację, lepiej niż w hotelu, sala, fitness i tak dalej, tak? I miejsc 4 razy tyle, co w Mariocie, w jednym budynku. To się dopiero zacznie. Dlaczego? No i się ten rynek załamie. Szczególnie, że tak jak mówię, inwestycje są... Inwestorzy indywidualni nie mają żadnej porady, więc oni są dość... Oni się patrzą tak, jak ja mam zainwestować 500 tysięcy i będę... metr kwadratowy kosztuje 7 tysięcy, to jego nie interesuje, czy to kosztuje 7 czy 6. Tak? Bo on to robi dla celów inwestycji. On patrzy się, czy ja z 7, czy ja z tej ceny metra kwadratowego dostanę 5% czy 10%. No to jeszcze lepiej zapłacić 7 przy 10% niż 5, bo zainwestuje nie pół miliona, tylko 700 tysięcy. Tak? Takie sobie robią rachunek. A Uber, przecież to jest właśnie głupota ekonomiczna. Dlaczego Uber się rozwija, rozwali cały system transportu w Polsce, a później sam upadnie? I będziemy mieli katastrofę. To jak 2 razy 24. Dlatego, że taki człowiek, który wsiada do Ubera, przecież on nie robi żadnego rachunku. Państwo wiedzą, co to jest rachunek wyników, bilans i cash flow. On sobie robi cash flow. Jak on dziennie dostaje 200 zł na paliwo, płaci 100, to jemu się wydaje, że zarabia. Bo on nie wlicza amortyzacji samochodu, on nie rozlicza opon, przeglądu, tego tamtego, nie robi memoriałowego rachunku kosztów, bo on cash flowowo zarabia 100, a naprawdę traci.
i jeździ ze stratą i co z tego, że on jest głupi, przyjdzie do kupienia nowego samochodu i nie będzie i się skończy, ale wykańcza taksówkarzy przy okazji. Tak samo jak Polska, ja słyszę jakieś konkurencji. Jak można porównywać Ubera amerykańskiego do, znaczy Ubera na teren Stanów Zjednoczonych do Polski, jak tam tak. Przewóz osób jest nielicencjonowany, a u nas jest, więc ten musi płacić kursy i tak dalej i za bazę w tych. Nie ma systemu ubezpieczeń społecznych, nie ma ochrony zdrowia. W związku z powyższym, jak ktoś jedzie nielegalnie tam, to nie ma żadnej przewagi konkurencyjnej nad tym, co jedzie legalnie. A u nas jak jedzie nielegalnie, to od razu 40. No i proszę wytłumaczyć to, powiem, z młodymi ludźmi rozmawiam. Przepraszam bardzo, przestałem rozmawiać, bo to jest grubościane. Ja nie będę rzucał pereł przez wieprze. No to jest, oni są tak niewyedukowani, że no i dalej jeżdżą tym uberem, że no narobisz sobie na rękę, tak? No to sobie jeździ. To samo z tymi kombo hotelami. Przecież ci ludzie się dopiero dowiedzą, jak dojdzie do, no po prostu zbierzamy w tą stronę, tak? Jak dojdzie do spadku cen mieszkań, wtedy się okaże, że na kapitale tracą, bo na razie mi się wydaje, że tylko można zarabiać. Przepraszam bardzo, w ostatnim kryzysie ceny na Florydzie mieszkań spadło 50%. Też się dawniej wydawało, że nieruchomości nie mogą. Czy jak się teraz okaże, że przestaną ludzie wynajmować, cena nieruchomości spadnie, to co nie potrafią obliczyć teraz, to później dostaną gołymi faktami po oczach. No to criss cross, chciałeś, masz. Więc czym mniej doświadczony kraj, tym się będzie, szczególnie, że my mamy beznadziejnego regulatora, beznadziejnego, bo głupiego, bo nie potrafi tak regulować. No przecież. Przecież Uber to jest po prostu już taki wykwit państwa nie tekturowego, a papierowego, że to się nie mieści w głowie. W Warszawie kierowców Ubera jest około 10 tysięcy. 10 tysięcy, o wiele więcej niż zarejestrowanych taksówek. Do tej pory złapano dwie osoby. Wypadków śmiertelnych, bo te samochody są przecież nieubezpieczone. Tak? Tutaj mamy obowiązek ubezpieczenia cywilnego, taksówkarzy i tak dalej. Więcej było przypadków śmiertelnych niż ilości złapanych Uberów. Przyjeżdża taksówkarz na Okęcie. Podchodzi policja, mówi: proszę bardzo, a teraz dokumenty. Licencja taksówkowa, homologacja, taksometr, kasa fiskalna, wszystkie, 8 jest podstawowych dokumentów, proszę wyłożyć. A mówi taksówkarz, ale tu jest Uber. No bo Ubera łatwo by zobaczyć, jeżeli chłopak jedzie z przodu, a dziewczyna z tyłu, to wiadomo, że Uber, bo przecież nikt zdrowy na umyśle nie bierze jedynego pasażera do tyłu. Ale tu jest Uber. A policja mówi: przepraszam bardzo, a dlaczego ja mam sprawdzać cywilny samochód? Szczególnie, że przecież nie ma żadnych dokumentów, wszystko idzie przez internet. Mamy orzeczenie TSUE, i komisja z pozwu taksówkarzy z Barcelony. Że każdy kraj, bo przecież Ubera nie ma w Europie, jest tylko w Polsce. Przecież został prosty zapis, bo to jest niby, to nie jest przedsiębiorstwo taksówkowe, tylko to jest portal, który rejestruje kierowców i pasażerów. Powołując się na jeden lex specialis w polskiej ustawie o transporcie publicznym, tak zwany transport okazjonalny, na którym BlaBlaCar, który jest dotowany z kolei w Paryżu na giełdzie. Jak jadę z dworze rodziny nad morze, to wracam i mogę sobie przywozić kogoś przy okazji. No bo to jest okazjonalnie. Ale jak można 8 godzin dziennie okazjonalnie przewozić ludzi po Warszawie? No na pewno. I oni się powołują, policja tego nie kontroluje, żadnych dokumentów i tak dalej. To samo jest, wypisz, wymaluj z kombo hotelami. To pokazuje przykład. Ludzie mówią, że wolny rynek jest wtedy, kiedy nie jest regulowany. Wtedy, kiedy jest nieregulowany, to nie jest wolny rynek, tylko jest wolna amerykanka. Regulacje są poprzednie po to, żeby w niektórych dziedzinach przywrócić poziom konkurencji jak najbardziej zbliżony do poziomu wolnej konkurencji. To jest coś takiego, jak wprowadzono regulacje przy skokach narciarskich. Dawniej sobie każdy skakał jak chciał, a później mówi: ale nie możesz ważyć mniej, ale narty nie mogą ważyć, ale ty razem z nartami nie możesz, ale kombinezon nie możesz mieć taki, ale jak masz wiatr 2 metry, to ci dołożymy tyle punktów. Czy państwo nie widzą, jak te regulacje w sporcie nawet gwałtownie rosną? A przecież dawniej tego nie było. Bo one są właśnie potrzebne, żeby warunki konkurencji były jak najbardziej zbliżone do idealnych. My jesteśmy świeżym rynkiem. Nam się wydaje, że państwo niech się nie wtrąca. Oczywiście niech się nie wtrąca wtedy, kiedy jest dobrze. Jak nie jest źle, to wtedy 500+, dotacje i tak dalej. Tak? I z kombo hotelami będzie to samo. Znaczy, nie ma żadnych regulacji, ludzie sobie nie robią żadnego rachunku ekonomicznego, patrzą się na jakieś tam złudzenia, no i się to w czasie załamie. Tak? A w Europie to jest ściśle regulowane, to znaczy te wynajem na Airbnb może być nie dłuższy, no w Berlinie chyba 2 miesiące w roku. Może tak wynajem, ale nie więcej niż na 2 miesiące w roku.
Przecież jak się to będzie, jak się bardziej opłaca mieszkanie w ten sposób wynajmować niż inaczej, to za chwilę nie będzie można w Warszawie wynająć mieszkania albo ceny wynajmu. No już ceny wynajmu mieszkań długookresowych rosną. To mamy o tych młodych ludziach. Jak mamy im pomagać, no to oni muszą mieć mieszkanie. To jak oni teraz płacą 2000 zamiast 1500, bo jak wzrosły ceny wynajmu długookresowego? No bo jak część mieszkań przechodzi do krótkookresowego, to rosną ceny, bo ilość mieszkań nie rośnie. A jak z kolei wzrośnie niesamowicie podaż, tak jak te combo hotele, no to co będzie z tymi ludźmi, którzy budowali za 100-200 milionów dolarów hoteli? Nagle się okazuje, że państwo z powodu tego, że nie regulowało, albo źle regulowało, albo nie przestrzega regulacji, wystawiło inwestorów, a nie na hoteli budowali. Słuchaj. Proszę państwa, dziękuję za... Dziękuję za znakomity wykład i całe świetne spotkanie, które myślę wszystkim słuchaczom wiele dało. Oprócz wiedzy o mechanizmach ekonomicznych, także inspiracje do działań, także w szeregu obszarów inne spojrzenie na naszą rzeczywistość. Ogromnie dziękuję. A państwa serdecznie zapraszam na następne spotkanie, o którym w zwykłym trybie zostaniecie państwo, zostaną państwo powiadomieni. Dziękuję pięknie. Ważne, a zarazem bardzo ciekawe wystąpienie. No i teraz czas na dyskusję. Bardzo proszę o swoje uwagi, komentarze, oceny, ale także pytania. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dwa pytania do pana doktora. Pierwsza refleksja ogólna, oprócz w czasach, bym powiedział, budowania Solidarności przed Solidarnością istniało konserwatorium doświadczenia i przyszłości. Elita, przyjmijmy ludzi nauki, polityki, tworzyła ocenę i wizję na jutro. Czy dzisiaj w kontekście roku wyborczego, również to pytanie do pana doktora, nie pod programem politycznym partii PO czy Nowoczesna, obojętnie prędzej, ale pod kątem społeczeństwa obywatelskiego. Jest koncepcja powołania tego typu ludzi, kręgów odpowiadających danej formule konserwatorium, doświadczenie i przyszłość. Ponieważ słynne powiedzenie chyba Billa Clintona, po pierwsze głupcze gospodarka. Dzisiaj jak popatrzymy na media, udział problematyki gospodarki jest chyba 5-7%. Tym media nie żyją, w związku z tym 70-90% ludzi nie żyją politycznie gospodarką i wpływem. W związku z tym ten czynnik edukacji i prezentowania wizji nie na 4 lata na przykład, a na 10 jest konieczny. Ponieważ mówiąc wprost, wizja jest dana przez, nazwijmy, premiera MM, o nosie takim, a nie innym nazwijmy. Jest oczywiście za nami 3 lata temu dwie sesje Sejmu, na którym podkreślano 8 lat temu Platforma i tak dalej. No i była oczywiście cała masa zarzutów quasi-kryminalnych. Nic z tego oczywiście nie wyszło. Ale kto rozliczy, nie w języku nienawiści, ale odpowiedzialności politycznej i cywilnej tych polityków, jeśli albo na forum Sejmu się nie wywoła do odpowiedzi, jaki jest wasz dorobek za te 4 lata, ale w kontekście nie dzisiaj, ale również 4 lata dalej. To jest takie pytanie. Ogólne w kontekście oczywiście głębokiego szacunku dla wiedzy pana doktora, człowieka politycznego, ale gospodarczego,
Bo mówię naprawdę, zadaję sobie pytanie, zadaję film, kto jest doradcą ekonomicznym pana prezesa Dudy. Z poprzednimi kadencji prezydenta Komorowskiego czy Kwaśniewskiego miałem do czynienia z tymi osobami. Dzisiaj za Boga, kto wpływa na mentalność, rozumienie i czucie gospodarki prezydenta Dudy, kijem zabijcie, ale nie powiem, bo nie wiem. Pytanie natomiast konkretne. Tego nie pomyliliśmy o całym nazwijmy zwrocie dezertyfikacji energetycznej w kontekście tak zwanej suwerenności. Pytanie jest proste i konkretne. Czy koszty naszej, nazwijmy rejtanowskiej walki o zaprzestanie budowy gazociągu, pipeline'u Nord Stream 2 jest warte strat, jakie niewątpliwie ponosimy przez zamknięcie rynku Rosji czy Federacji Rosyjskiej. Czy ta również walka o suwerenność na linii Ukrainy przy de facto nieodtworzeniu Ukrainy przed Polską, uwagi na tamten labilny, bardzo korupcyjny system rządowy, jest warta właśnie tej postawy rejtanowskiej. Ja nawiązuję do jednego szokującego obrazu. Tych hektarów polskich sadów z tonami jabłek leżącymi na ziemi, ponieważ koszt był na poziomie 10 groszy za kilo, skupu zaznaczam, tych jabłek, a rynki rosyjskie, pośrednie i białoruskie zostały zamknięte. W związku z tym, jaka jest cena, ja już nie wchodzę w koszty LNG, etc., 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 koszty traktu zwrotowania. Czy mówiąc inaczej, ta suwerenność, która jest ideologiczna absolutnie, a nie ekonomiczna, jest warta tej ceny strat realnych dla gospodarki w rozumieniu średnich, małych firm i rolników? Dziękuję. Tylko powiem o latach. Ja muszę powiedzieć, że jestem w ogóle, ja w ogóle się dziwię takim ludziom jak wszelki dostępu premierze, poza premierem Tuskiem. Prezydent Stanów Zjednoczonych, mimo że ma sekretarza do spraw handlu, skarbu i tak dalej, każdy z nich ma rady, ma dwie przynajmniej rady gospodarcze, a jeszcze Obama powołał specjalną radę na czas kryzysu. I wtedy premier Tusk powołał naszą radę. Gdybym ja był premierem, no co się może premier znać na gospodarce? Przecież wiadomo, że musi mieć ten, ale w ogóle radę doradców do spraw polityki zagranicznej. Bo tak to jest oparte tylko na tym, co mu powie minister. Bo jak się może premier przeciwstawić koncepcję ministra z danej branży? Czy na przykład do spraw energetyki, polityki społecznej, mówi jakiej, edukacyjnej. Wszędzie ci premierzy są, czy prezydenci są obudowani tymi radami. A u nas w ogóle nie było tych rad, a jak były, to ja od razu mogę powiedzieć, czy były po to, żeby one doradzały, czy były po to, żeby było widać, że jest. Jeżeli rada ma więcej niż 10 osób, czy 12, to jest po to, żeby była. Rada społeczno-gospodarcza ma coś takiego prezydentu, z 60 osób. No to już nie trzeba mówić. Czy tam więcej. A była przy wszystkich, poza premierem Tuskiem, była tak zwana rada społeczno-gospodarcza. To wyglądało w ten sposób, że premier przychodził, powiedział dzień dobry, otwieram obrady po 15 minutach, przepraszam, ale mam inne ważniejsze rzeczy, wy sobie siedźcie, potrzebował dwa dni, dogadajcie dwa, trzy i tak dalej. Bicie piany. W związku z powyższym my jesteśmy wyjątkiem. My nie wiem, czy ta część Europy się... To jest jedyna rzecz, którą Unia nie narzuciła, to też właśnie widać, to też nie ma. Tylko ja się zastanawiam, dlaczego ci ludzie nie mają takiej potrzeby. Szczególnie, że oni się tam uczą, słuchając tego. A druga część dotycząca Rosji. To jest jedna część medalu, tak, ale druga część medalu to jest taka, że jednak nie chodzi tylko, jeżeli chodzi, mówimy o sankcjach, bo przecież to nie jest tak, że my mamy problem z eksportem do Rosji z powodu Nord Stream 2, tylko pamiętajmy, że są sankcje, a my jesteśmy w pierwszej linii domagających się tych sankcji. A te sankcje były nie po to, żeby się Ukraina otworzyła na polski eksport, tylko żeby w ogóle przetrwała. A najlepiej, żeby była nie tylko, że suwerenna, ale jednocześnie bardziej ciążyła i była powiązana z Zachodem, bo to jest nasza podstawowa bariera obronna. Za to trzeba płacić. Za bezpieczeństwo się płaci. W związku z tym też prosta rzecz. No możemy mieć tańszy gaz, ale czy
Czy kto by wolał płacić złotówkę za kilowatogodziny, wiedząc, że w każdym momencie może i nie mieć prądu, czy lepiej zapłacić złoty 50, wiedząc, że ponad wszelką wątpliwość on będzie? No to jest taka rzecz. Tak. Więc lepiej chyba być. No. I to jest, na tym polega dylemat. Ogólnie rzecz biorąc, bez jabłek Polska się bez eksportu jabłek obędzie. No stracimy 50-100 tysięcy miejsc pracy. Bez przesady, co to jest. A propos, myśmy chcieli nie zamykać kopalni, ze względu na to, że tam jest rynek pracy. My mamy 50% wszystkich górników pracujących w Unii Europejskiej, to jest w Polsce, a tam z węgla to... Ale ich się zmniejszyło o połowę. A bezrobocie w tym czasie spadło do 1/3. Na Śląsku jest 3 razy mniejsze. Oczywiście największy wkład w ograniczenie liści zatrudnienia miał AWS z całą tą reformą. Z 200 do 100 tysięcy spadła ilość górników, a w tym czasie bezrobocie spadło 3-krotnie. Więc takie bajki, że jak górnikom nie pomożemy, to będzie bezrobocie, bo oni nie będą wiedzieli, co mają z sobą zrobić. Więc ja bym się tymi jabłkami nie przejmował. No dobrze, no stracimy 100 milionów miejsc pracy, ale dzięki temu mamy większy poziom bezpieczeństwa, tak? Być może, że dzięki temu mamy jakieś tam jednostki amerykańskie, czy patrioty będą, więc... Ale tu jest. Dziękuję bardzo. No pytanie dotyczyło tego konwersatorium, doświadczenie i przyszłość. Odpowiedź musi się wiązać z aktualną sytuacją. Taką koncepcję przyszłości muszą mieć poszczególne partie, ale powinna mieć opozycja jako całość, bo tylko jako całość można, idąc do wyborów jako taki jednolity front, można wygrać z PiS-em. Więc to oczywiście wymaga wypracowania pewnego programu. Teraz, tu są dwie kwestie co do tego obszaru, którym trzeba się zajmować. Po pierwsze, to są rzeczy niezwykle doniosłe, doraźne. Co trzeba zrobić dziś, żeby wygrać? A po drugie, no co trzeba zrobić w pierwszej kolejności po wygranych wyborach? Ale jest tu druga sprawa, to sprawa wizji kraju, wizji państwa. W jakim kierunku powinniśmy zdążać, to się będzie przekładało na później politykę, ale to jest coś o wiele bardziej długofalowego. Czy dzisiaj powinno się powołać takie gremium, które by nad tym pracowało? Nie ma wątpliwości, że tak. Że powinno coś takiego zostać zbudowane. Przy czym no, trzeba odróżniać te cele takie bliższe, czyli co trzeba zrobić do wyboru, co trzeba zrobić w pierwszym okresie po wyborach i no, takie tworzenie, zbudowanie wizji, długofalowej wizji państwa i to byłby odpowiednik takich dyskusji, jakie toczyły się podczas tego konwersatorium doświadczenie i przyszłość. Jeszcze tylko. Ja myślę, że to jest jeden z podstawowych czynników braku demokracji w Polsce. To jest brak demokracji wewnątrzpartyjnej. Ja nie byłem nigdy w żadnej partii politycznej, ale pamiętam, co się działo za PZPR-u na Wydziale Ekonomicznym Socjologicznym. To znaczy, tam był tak zwany centralizm demokratyczny. Najpierw to się tam wymyślano, natomiast ci członkowie partii, ja mówię o PZPR-ze, to oni przynajmniej spotykali się z kimś, przyjeżdżał Józefiak, tak? I on im tłumaczył, co tam podjęli. I pewnie oni nie po to im to mówił, żeby się o nich coś dowiedzieć, ale im tłumaczył, zanim zostało ogłoszone.
no OFE, nie będę mówił tutaj niektórych, tak? Ja wiedziałem, co się będzie działo OFE, bo reforma tak zwana ograniczająca, byłem jednym z twórców. W związku z tym tylko, że członkowie Platformy Obywatelskiej się o tym wywiadywali z gazet. A później nie zaproszeni mnie do tłumaczy. Mówię, ja? Trzymacie tam swoich działaczy. Nie, przychodzą wam tłumaczą. A teraz o, ja mówię, i teraz tak, są dwie rzeczy. Czy to jest cecha polska? I jeżeli, ja nie mówię, żeby ci działacze Platformy w terenie mieli wpływ nawet, ale jak oni nawet są nieinformowani, oni się z gazet dowiadują o fundamentalnych rozstrzygnięciach. No teraz słyszymy o jakichś tam rozstrzygnięciach podatkowych, dopłatach do minimalnych wynagrodzeń, co tam jeszcze jakieś. A ci ludzie przecież to się dowiadują, jeżeli członek partii dowiaduje się o tym, co jego szef wymyślił w danej dziedzinie z gazet, a ten szef wymyślił, bo się spotkał z jakimś jednym albo dwoma doradcami albo kimś, no to tak naprawdę jego jedynym czynnikiem do tego, żeby tam działać, to jest start do jakieś stanowisko, bo on na program i na zmianę jego programu i na dyskusję programową w ogóle go nikt nie pyta, ani nie ma, tylko że czy to jest cecha charakterystyczna Polaków, czy to jest wymuszone przez PiS. Bo to jest tak, jeżeli mamy Putin kontra Unia Europejska, gdzie 27 państw, proces demokratycznego wypracowania i tak dalej, a ten mówi tak, tak, nie, nie, faktycznie jednowładztwo. No to jeżeli konkurent, czyli PiS, właściwie jest dworem, tak, i co szef zdecyduje, albo tam weźmie sobie pięciu ludzi, co oni zdecydują, i przecież też ci posłowie, tak to już nawet nie mówiąc, posłowie nawet nie wiedzą, co dzisiaj będzie w programie, bo jest podniesienie ręki, wrzutka, oni się dowiadują i tam jest trzech, którym ewentualnie się przekaz dnia powie tym, co wystąpią przed mediami. No to wtedy druga partia, żeby była równie efektywna, to musi zacząć przyjmować tą samą metodę, scentralizować i tak działać efektywnie. To jest jedna rzecz, czyli czy to wymusza na polskim systemie partyjnym PiS, bo ja uważam, że w znacznym stopniu wymusza, a druga rzecz, to wymusza zmiana sposobu komunikowania się ludzi. No przecież jednego dnia ktoś rzuci i mamy główny temat, tak? Temat dwórki prezesa, KNF, afera, gdzieś tam i tak dalej. I media przychodzą i mówią, wie pan to powiedział, że pan jest głupi, pan się nadaje do usunięcia, co pan na to? Dawniej, to od momentu, kiedy był problem, a Churchill sobie wypracował przemówienie, mijał tydzień, a od chwili, kiedy on to przemówienie wygłosił, do czasu, kiedy się społeczeństwo brytyjskie o tym dowiedziało, to jest miesiąc. Bo najpierw nie było radia, później było radio, nie wszyscy mieli, gazety, przeczytali i tak dalej. A teraz to jest błysk, więc to jest w ogóle sposób funkcjonowania wewnątrz partyjnego, jak to będzie działało, nie wiem, ja na to odpowiedzi nie mam. Wiem jedno, no to państwa, jak są w Platformie, to państwo wiedzą, czy jakakolwiek dywizja jest programowa. No jak na przykład przywrócić demokrację i praworządność w Polsce po wygranych wyborach? Było jakiekolwiek spotkanie w Platformie na ten temat? Pewnie szefa Schetyny z jakimś doradcą, jeżeli tak, nawet na dobór doradcy. Jest nawet zespół międzypartyjny. Jest, tak? No dobrze. Proszę bardzo, ktoś z Platformy nie wymieni nazwiska z Łodzi. Ale jest w świadomości, no, taki zespół istnieje tylko wtedy, kiedy zaistnieje w świadomości społecznej. Nie, system partyjny w Europie inaczej kompletnie, sposób funkcjonowania partii, że była sprawa jasna. To nie jest tak, że tak musi być, no bo Stany Zjednoczone funkcjonują i tam ani partia demokratyczna, ani partia republikańska nie ma tego, tak? W ogóle nigdy nie było czegoś takiego, że jakaś niebotyczna ilość członków, jakieś tam 600 tysięcy w SPD w Niemczech, dyskusje programowe, bo to się wszędzie zmieniło. Właśnie ze względu na sposób komunikowania się i tak dalej. Ja bym o długoletnich programach to za bardzo nie mówił, tak? Dlatego, że się horyzont. Ja byłem prezesem Powszechnego Towarzystwa Ekonomicznego. I ja zawsze mówiłem tak, i wszyscy, którzy zarządzali aktywami. My jesteśmy inwestorami długookresowymi. Czyli wszystko powyżej 3 miesięcy mnie w ogóle nie interesuje. Proszę wyobrazić sobie, jeżeli spółka jest na giełdzie, to się pyta prezesa i zarząd o decyzjach, które wpływają na ceny dziś, jutro i pojutrze. A nie tam, co on będzie myślał przez 20 lat. Co mi z tego, że on ma świetlane pomysły, jak ceny akcji spadają, który jak jestem właścicielem, to dziękuję mi za taki zarząd, tak? W związku z tym horyzont podejmowania wszelkich decyzji planów się skrócił, a potrzeby życia powinny go wydłużać, więc to jest drugi sposób komunikowania się. Moim zdaniem system partyjny w Polsce bardziej zaczyna naśladować amerykański, to znaczy, że zaczyna to być powszechne ruszenie przy wyborach.
W Stanach ja nie słyszałem, żeby były dyskusje programowe wewnątrz partii demokratycznej czy republikańskiej. Zresztą są lepsi specjaliści, ja tylko z mediów wiem. Więc też, żeby nie było tak, że ja chcę porównywać to, co się dzieje teraz w naszych partiach, do tego, co było 20 lat temu, bo to nie jest tak, że jest inaczej, nie ma tego czegoś takiego, demokracja wewnątrz, ale też, no i poza tym sprawy są o wiele bardziej skomplikowane. No co mamy dyskutować z 600 tysiącami ludzi na temat polityki klimatycznej i co, jak miks energetyczny zmienia, to są bardzo skomplikowane. Albo na temat systemu emerytalnego i OFE. One się niesamowicie technicyzują, profesjonalizują te problemy, wymagają ogromnej wiedzy, czyli coraz więcej wiedzy ekspertów. Stąd powstało pomysł uniezależnienia polityki pieniężnej od sektora politycznego. Wybierzcie sobie tych ludzi od polityki pieniężnej, specjalistów, ale później do widzenia. To jest zbyt specjalistyczna wiedza, żeby się ktoś tym zajmował. Zresztą jak się rzuca specjalistyczny bardzo ustawę, to by sobie posłów spytać, czy oni mają jakiekolwiek pojęcie, na czym oni głosują. Ale tak jest. Natomiast dobrze by było dyskutować, jak w tej sytuacji zachowywać mandat do przekazywania pomysłów programowych, jak w ogóle, jak jest pas transmisyjny do członków, jaka jest ich rola, co oni mają robić, tak? Jak ma demokracja działa. To ma być demokracja. I co, jak w tych nowych warunkach ma funkcjonować, tak? No, jak chyba wszyscy oglądali, polecam Brexit obejrzeć sobie, bo to jest problem większy niż demokracja, tak? Że ludzie dostają wrzutkę papież Franciszek wysłał serdeczne pozdrowienia do Trumpa na tam dwa dni przed wyborami. Ja tutaj za chwilę przekażę głos, ale sam chciałbym powiedzieć no krótko o takich dwóch, może trzech kwestiach. Po pierwsze, rzeczywiście widzimy presję aktualnych zdarzeń, tego co się dzieje i kwestie właściwych reakcji na to ze strony partii. Pytanie oddzielne jest, kto tworzy te problemy, prawda? No bo mówiło się, że przez długi czas to PiS wyznaczał jakby bieg zdarzeń, a opozycja reagowała tylko. Teraz już nie jest tak. To jest oddzielny problem, ale jest jednak olbrzymia różnica i to trzeba widzieć między funkcjonowaniem Platformy, a PiS. To są zupełnie inne partie. Działam w ramach klubu Platformy, bo nie jestem członkiem Platformy, ale to są zupełnie inne byty również z politycznego punktu widzenia. Pan poseł Grabarczyk powiedział o tym takim międzypartyjnym zespole, ale ja mam zaszczyt być członkiem gabinetu cieni i tam regularnie przy okazji omawiania, spotykamy się regularnie, przy okazji omawiania rozmaitych projektów mówi się o długofalowej polityce w danej sferze. Więc to nie jest tak, że jest to jedynie kwestia bieżącej reakcji. Poza tym myślę, że z jednej strony gotowość takiej dużej liczby osób zaangażowanych w działalność polityczną pokazały wybory samorządowe. Mobilizacje, ale także te działania, które pokazywały konkretne cele i konkretne rzeczy i to się działo przecież w o wiele szerszym zakresie niż tylko no, sama, jak pan doktor powiedział, góra partii. Nie, to była rzecz powszechna, znacznie zresztą wykraczająca
poza Platformę. Więc to takie są moje uwagi, ale tutaj miałem zgłoszenie do... Myślę, że nawet to można rozbudowywać, prawda? Ja o pewnych rzeczach nie mogę powiedzieć, bo mówię, to nie jestem członkiem zarządu, prawda? Nie, ale tu choćby na forum tego gabinetu cieni, to ja widzę. Może można by było powiedzieć, że on powinien być, że komunikacja na temat jego działań powinna być szersza. Na przykład no, są także nasze projekty. Niedługo mam nadzieję, że będzie słychać także o projekcie z mojej dziedziny, to duży. Więc no tak to będzie wyglądało. Bardzo proszę. Jeszcze tylko jedno zdanie chcę powiedzieć. To jest cecha charakterystyczna dotycząca nie polskiego systemu politycznego, partyjnego, tylko całej Europy. Tak? Mm-hmm. Bo tak jak ten amerykański tak bardzo nie ewoluuje, chociaż Tea Party dawniej było nie do pomyślenia, że powstało, tak teraz proszę popatrzeć, co się dzieje w Niemczech, nie mówiąc we Francji. Mm-hmm. No jeżeli wychodzą te żółte kamizelki, też można dyskutować wewnątrzpartyjnie, że partie zostały prawie że zmiecione. Jak można teraz mieć czas na dyskusję wewnątrzpartyjną? Ilość problemów, które są domeną państwa, nieporównywalnie wzrosło, bo się świat skomplikował. Tak zwane te bieżące wydarzenia, one, ich było mniej w zakresie państwa, bo mniej się obszarem się zajmował i one o wydarzeniu się wpływa na elektorat, jakby elektorat wie, że to wydarzenie się zdarzyło, no to teraz się po trzech minutach wie elektorat, tak? No jako przykład ta zbiórka 16 milionów. Przecież to owszem żadnego wpływu nie miało, tylko przyszła Krawcowa, powiedziała, że to zbierajmy i co, i dwa dni 16 milionów. Internet i tak dalej. W związku z powyższym to jest w ogóle dyskusja, jak będzie działała demokracja, system polityczny, czy przez partie, czy nie. No bo w niektórych krajach on się zmienił. We Francji można powiedzieć, że wszystkie te stare partie już właściwie ich nie ma, tak? A nowa powstała już jej prawie też nie ma, ale to co powstała dwa lata temu. Włochy i tak dalej, tak? Także to jak się porównuje do tego, co było dawniej, no to musi zupełnie inaczej działać, ale wydaje mi się, że tutaj też są inne oczekiwania, to znaczy tak jak mówię, te systemy będą zbliżone bardziej do amerykańskiego. Znaczy ja będę, nie wiem, głosował na Platformę, dlatego że ja mam taki pogląd, taki mam światopogląd, taki mam sposób na funkcjonowanie polityki i tak dalej, mam zaufanie ludzi, do którego to robią, ja na przykład nie wymagam, żeby ktoś ze mną rozmawiał i dyskutował. Może inaczej, żeby nie wiem jak ze mną nie dyskutowała dowództwo Platformy, to na pewno nie będę głosował na PiS.